Skończyliśmy poprzednią sesję w momencie, w którym rozdzieliliście się sprzed swojego rancha, właściwie jego resztek. Ty ruszyłeś w kierunku rancha Pirellich, aby sprawdzić, czy wszystko z nimi ok. Pamiętasz, jakiś czas temu przejeżdżaliście, jadąc w stronę swojego rancha, jedzeni obłokiem dymu. I pamiętasz, że to rancho było opustoszałe, nikt nie dawał tam znaku życia. Co jeszcze pamiętasz, przyjeżdżając tam? Co ci się rzuciło w oczy? Zauważyliśmy tam dziury po kulach. Znaczy, że ogólnie, że to rancho też było strzelane. Wtedy ja usłyszałem te strzały z kierunku naszego rancha i pognaliśmy tam, żeby sprawdzić, co u nas. I to chyba tak to wyglądało u tych Pirelli, że tam nie zabawiliśmy za długo. Tak, przyjeżdżaliście tylko obok, spoglądaliście, co się dzieje. Jedziesz konno. Zastanawiasz się nad tym wszystkim, co do tej pory się stało. Właściwie w myślach, jadąc w stronę Rancha Pirelli, analizujesz cały ten długi dzień. Słońce, jak widzisz, chowa się już prawie za horyzont, jest coraz ciemniej. Wcześniej razem z braćmi byliście w Amarillo. Każdy z was załatwiał tam jakąś swoją sprawę, ustawiliście się na określoną godzinę, co było całkiem łatwe, ponieważ w Amarillo jest ogromna wieża z wciąż działającym zegarem. Ustawiliście się na konkretną godzinę, mieliście wracać, potem te wypadki potoczyły się w ten jakże nazwany sposób. Powiedz mi, co takiego miałeś do załatwienia w Amarillo? No ogólnie Amarillo jest znany w całej okolicy ze swoich targów koni. Ja jako wielbiciel zwierząt wszelakich po prostu skorzystałem z okazji, że moi bracia wybierali się tam. Zabrałem się z nimi, żeby się trochę rozejrzeć. Jakieś ciekawe zwierzęta, może poznać jakieś nowe gatunki, odmiany koni, czy jak to się nazywa, rasy. Także ja głównie na ten targ przyjechałem. Zgadza się. Dodatkowo w związku z problemami finansowymi waszego rancha musiałeś się niestety sprzedać aż 3 konie z waszej hodowli. No, 3 całkiem niezłe konie. Prawda jest taka, że musiałeś sprzedać 3 najlepsze konie, jakie mieliście, które do tej pory dosiadaliście. A konie, na których wracaliście, no niestety może nie są z tej najwyższej półki, no, ale wciąż... Znaleźć pańsze zamienniki. No dokładnie, właściwie to są te konie, które od jakiegoś czasu były młodsze, prawda, ale mniej doświadczone. Także stanąłeś przed tym nieszczęsną koniecznością sprzedania starych wierzchowców. Wracając, dosiadaliście już nowych. Oczywiście każdy cowboy wie, że jeżdżenie na koniu, który nie ma swojego imienia, przynosi pecha. Jak ty, myśląc i wracając, nazwałeś swojego wierzchowca? W ogóle się nad tym zastanawiałem, żeby też na wysimie najbardziej pasujące. Chyba nic teraz nie przychodzi do głowy. Nie myślałem szczerze mówiąc nad tym. No i wciąż masz ten problem, wciąż ryzykowałeś ogromnego pecha, stąd też rozważałeś wiele opcji i wkrótce będziesz musiał podjąć konkretną decyzję, najlepiej zanim dotrzesz do rancha Pirelli, gdyż wiesz, że jak będzie gorąco, no to rzeczywiście koń bez imienia może przynieść ci naprawdę potężnego pecha. Więc jedziesz, zastanawiasz się. A jednocześnie... Przed oczami mi teraz śmignął taki najbliższy obraz i to było jak właśnie ten Jefferson, który był u nas na tym, plunął tytoniem i tak sobie pomyślałem i tak sobie, nie wiem, jakoś pod wpływem impulsu rzuciłem tak sobie pod nosem Tytex i Tytex, tak. Świetnie. Po prostu taki to było nic tego nizowego. W myślach zacząłeś rozważać wiele nazw, aż w końcu wypowiedziałeś tą jedną konkretną. Zauważyłeś przy okazji, że kiedy ją wypowiedziałeś, koń charakterystycznie zastrzygł uszami. Najwyraźniej tak, nazwa przypadła mu do gustu. Świetnie, poklepałem go po karku, tak?
Znasz się na zwierzętach. Teraz w tym momencie tak naprawdę wcześniej zastanawiałeś się nad wieloma problemami, jakie dotknęło rancho. Teraz bardziej skupiasz się na swoim wierzchowcu. Rzuć proszę na opiekę nad zwierzętami. To są trzy ostatnie, bo tam nie odznaczyło ich. Tak, 1-1-19. Rewelacyjny rzut. No właśnie, ostatnio coś dobre mam te rzeczy. Okej, świetnie. Nie ukrywajmy, jesteś ekspertem, jeśli chodzi o opiekę nad zwierzętami. Wielokrotnie zajmowałeś się końmi i bydłem. Także wystarczy ci krótki rzut oka, aby stwierdzić, że wierzchowiec, którego dosiadasz, no nie jest najlepszego zdrowia. Pochodził z hodowli, która prawdopodobnie wychowywała się na dosyć niezdrowych terenach. Nie jest tak umięśniona ani tak rączy jak ten poprzedni, którego dosiadałeś. Widzisz, że mimo że jest młody, to jego umaszczenie, jego figura, budowa wcale nie świadczą o tym, że jest koniem zdrowym. Co jeszcze zauważysz? Tym razem zauważysz pewne pozytywy. Pozytywnie. Ja wiem, że tak strasznie zmuszam do Po myślenia. prostu zaskoczenie to. Nie wiem, ja bym tak o nim, co mogę tu o nim do tego powiedzieć. No, może, że ma zdrową grzywę, nie wiem. Dokładnie. Dodatkowo zauważyłeś, że kiedy mówisz do niego, bo masz taki zwyczaj czasami mówienia do zwierząt, o No czym ja mówię właśnie. wspominałeś, to koń reaguje na twój głos, więc podejrzewasz, że będzie przyszłej tresurze, gdybyś chciał się nad nim troszkę popracować, to będzie dosyć potulny i dosyć łagodny i dosyć podatny na twoje nauki. Świetnie, posłuchaj głos to idealnie. Koń jest jakiej barwy? Jakiego umieszczenia? Jasne, nie wiem jak to się fachowo nazywa. Nieistotne, ważne, No, żebyś siwy, no powiedzmy. Siweczk taki. Okej, ty tak, siwek, świetnie. Rozglądasz się. Rzuć test na wypatrywanie. Czekajcie, ja zrobię tak. O, świetnie. Kolejny dobry wynik. Rozglądałeś się, spoglądałeś na horyzont. To, co widzisz, to taka charakterystyczna dla rejonu, w którym się urodziłeś, bezkresna przestrzeń i gdzieś tam na horyzoncie majaczące szczyty surowych, pozbawionych roślinności wzgórz. Wydawało ci się, że po lewej stronie jakiś ciemny kształt przeskoczył od jednej przeszkody do drugiej. Jednak kiedy intensywnie zacząłeś wpatrywać się w miejsce, w którym wydawało ci się, że widziałeś ruch, nic nie zauważyłeś. Wpatrywałeś się dalej, wciąż nic. Jadąc, zastanawiasz się nad problemami, jakie dotknęły wasze rancho. Krótki rzut oka na zniszczenia i jasna konkluzja, że tak naprawdę niewiele już z tego rancza zostało. Cały budynek, rancho, stadnina zostały zniszczone, kompletnie spalone. Zniszczony płot sugerował, że albo ktoś zniszczył go i dostał się do waszego stada, albo stado same uszkodziło płot w momencie, kiedy spanikowało i wiesz, że te cielaki młode, które Ale tu mówimy o bydle, zakupiliście, tak? tak, zakupiliście niedawno, tak jak i konie, które tam jeszcze wam zostały, one zniknęły i nie było ich na pastwiskach. Dodatkowo rzuciłeś okiem i wóz, ten przewrócony wóz, on wcześniej załadowany był zakupionym w Albuquerque owsem i paszą dla bydła.
Jedyne, co tam znaleźliście, to troszkę rozsypanego owsa, nic więcej. Jesteś święcie przekonany o tym, że z waszego rancza praktycznie już nic nie zostało, zwłaszcza że osoba, która się tym zajmowała, czyli Walter Pędzący Jeleń, Indianin, no, kipnął. Zastanawiasz się, co dalej, jak z tym będzie. I tak zastanawiając się, jedziesz w kierunku rancha Pirelli. Co robisz? Wszystko trochę zwalniam i patrzę się w kierunku tej lewej strony, czy ten kształt, który widziałem, czy to jednak było, nie było przewidzenie. Staram się upewnić. Ok. Wytężasz wzrok i starasz się śledzić ten kształt. Rzuć test wypatrywania po raz kolejny. Poszło. Dziesięć, dziewięć, jedenaście. Zwolniłeś. Spoglądasz na horyzont. W tym momencie wyraźnie coś od jednej kępy suchej roślinności do drugiej dało takiego potężnego susa. Coś na czterech nogach. Coś z tej odległości burego. Szybko znikło ci z oczu, ale jesteś pewien, że wyraźnie widziałeś ruch. W odległości może 120 metrów od drogi, którą jedziesz. Okej, okay, to ja zatrzymuję Tyteksa, ciągnąc za lejce. On się trochę tak spiął, ale zatrzymał się. Zeskoczyłem. I teraz patrzę jeszcze, czy przy drodze, której jechałem, jakieś są przeczory w tym miejscu, gdzie ja stoję, gdzie mogę tak podprowadzić Tyteksa trochę i go tam zostawić, żeby ewentualnie, jak ma, będzie miał ochotę, jakieś liście przyznać. Rozglądasz się i rzeczywiście po prawej stronie widzisz potężny głaz, do którego możesz przymocować Tyteksa. Świetnie. Wchodzę tam, jednocześnie... wiążę lejce wokół tego głazu. Jeszcze ciągnąc za nim, upewniając się, że dobrze jest przywiązany i nie spierniczy. Zauważysz Tyteksa, patrzysz na niego i nie wydaje ci się, żeby koń był spuszony czymkolwiek. To jest spytam go tak spokojny. Jeszcze, żeby jeszcze go tak zapewnić, że jest wszystko w porządku po karku. Koń zajął się spokojnie tymi suchymi krzaczorami, które rosną tuż przy tym głazie. I teraz tak trochę jakby schyliłem się i skradając się tak po cichutku, coraz bardziej zacząłem się zbliżać w kierunku tego zwierza, które tam się chowa. Byłem łuku. Na początku wykonaj test skradania. Ale coś tak, jest... To jest tak, poczekaj. Tak. Chciałem coś kliknąć. A nie, no to jest wszystko w porządku. 5, 10 i 6. Nie, 10, 6, 1. Ten wcześniejszy okay. Do tej... No, tak. Te trzy ostatnie. Dobra, to się nie będzie liczył. Jedynka, po raz kolejny jedynka, czyli naprawdę dobrze. I teraz Robert się zastanawia, czy nie, nie minął się z powołaniem, czy nie powinien być w Polsce. Idzie dziś świetnie. Chociaż podłoże nie sprzyja skradaniu, z łatwością wynajdujesz każdą możliwą osłonę. Każdy krzak, każdy głaz. Stawiasz ostrożnie kroki, żeby pilnować, żeby żaden kamyk nie spadł i nie zaszurał, żeby żadna gałązka nie złamała się. I skaczesz od przeszkody do przeszkody i robisz to praktycznie bezgłośnie. Wypatrując się w punkt, w którym wcześniej coś tam ci śmignęło, zauważyłeś po raz kolejny mały, delikatny ruch. Z jednej na drugą stronę obiekt jest na tyle szybki, że nie mogłeś się przypatrzeć, co to takiego, ale ewidentnie zbliża się do ciebie. Zbliża się do mnie. Tak. No ja tak odetchnąłem trochę głębiej. No i chwyciłem ten łuk. Dobyłem strzały z kołczanku. Napiąłem ją, celując w kierunku tego czegoś, co się zbliża. Ale się nie oddawałem strzału.
Starałem się cały czas przyjrzeć, co to dokładnie jest, czy mogę to zidentyfikować. Coraz bardziej się zbliża, no ja coraz bardziej się przyglądam. Przyczaiłeś się. Obserwujesz horyzont. Jednocześnie starasz się wyniuchać coś charakterystycznego. Zapach jest raczej standardowy dla tego typu otoczenia. Właściwie pachnie jedynie tylko spaloną ziemią i pachnie broń, którą ostatnio konserwowałeś. Nic więcej nie jesteś w stanie wyniuchać. Słyszeć też słyszysz niewiele. Od czasu do czasu tylko szum tych krzaków, takich charakterystycznych dla waszej okolicy, których system korzeniowy puścił i które pędzone wiatrem przebijają się, prawda, i turlają się z jednej na drugą stronę. Zauważasz, czając się, że wiatr wzmaga się. W powietrzu wiruje coraz więcej drobin piasku. Tak lewą ręką poprawiłem sobie kapelusz mocniej, żeby mi go nie zjało. I chustkę, którą mam na szyi, naciągnąłem na usta. Także to tylko oczy w sumie widać, mam je przymrużone. I zerkam dalej w to, co się zbliża. A od pewnego czasu w ogóle nie zauważyłeś żadnego ruchu. Aha. Rozglądasz się po otoczeniu i zrób teraz test wypatrywania. No, słabo już. Te latające wszędzie drobiny kurzu praktycznie uniemożliwiają ci spojrzenie w jedną stronę. Jak spojrzałeś w prawo, tam nic ciekawego nie znalazłeś. Ja jestem po lewej stronie drogi, czy po prawej? I ty jesteś po lewej stronie drogi, strzegłeś po lewą, na lewo. Szedłem na lewo, tam gdyby ten zwierzch, on został tu poprawić, czy mam lepiej. Cokolwiek nie próbujesz robić, ten wiatr coraz bardziej się wzmaga. Z lewej strony te drobinki słyszysz, jak obijają ci się o przechylony na lewą stronę kapelusz. Zrób test nasłuchiwania w tym momencie. Czy ty masz nasłuchiwanie na swojej karcie postaci? Tak, jeden. Okej. Nic. Jedyne co słyszysz, to te właśnie drobinki uderzające o kapelusz i gwizd wiatru. Czaisz się, obserwujesz, co jest przed tobą i wciąż nie widzisz żadnego ruchu. Tego bardzo, bo coś słabiej ci słyszę. Coś z panem robiłeś? Nie. A teraz? Wszystko Jakiś ok? dźwięk? Dziwne dźwięki. Nie, u mnie jest cisza. Tak jakbyś coś majstrował przy mikrofonie, słyszałem. O, teraz już lepiej, już się uspokoiłem. Tak, no nie Znowu. wiem, może coś się stało. Obserwujesz otoczenie i w tym momencie bardziej raczej tym szóstym zmysłem niż nasłuchiwaniem czy wzrokiem wyczuwasz, że coś się do ciebie skrada, właściwie coś do ciebie leci z twojej lewej strony. Zrób test zręczności, żeby zobaczyć, czy zdążysz zareagować. Bingo. Jesteś szybki, jesteś sprawny. Obracasz się i widzisz, jak jakiś ciemny, wyłaniający się z kurzawy kształt biegnie w twoją stronę. Nie rozpoznajesz w tym momencie za bardzo konkretnie kształtu. Wiesz, że jest czworonożny, niski i zbliża się do ciebie. Jest bardzo, ale to bardzo blisko i dosłownie za chwilkę wyleci z kurzu, który cię otacza. Jest na tyle blisko, że po prostu no nic innego, nic oprócz odskoczenia czy coś nie zrobię. Jest bardzo blisko. Rozumiem, czyli próbujesz odskoczyć. Tak, próbuję odskoczyć troszkę dalej, żeby może po filmiku wtedy normalnie skoczył. Świetnie. Opuściłeś łuk No tak, to oczywiście. i Nie będę odskakujesz. strzelał. Boję się, że to Słyszysz, czy ty rzucasz? Bo ja widzę wciąż jakieś rzuty, które się pojawiają. nie, nie Tak? rzucałem teraz. Nie, 6, 11, 4 to są ostatnie te rzuty. No tak. Nie, nie rzucałem. W tym momencie wykonaj test na
prostą zręczność. Oddzielam i wrzucam. Chociaż jest jedyneczka, to drugi rzut zakończył się absolutnym niepowodzeniem. I kiedy próbujesz się cofnąć, zahaczasz o kamień i tracisz równowagę. I w tym momencie ten potężny, ciemny kształt wylatuje z tej kurzawy i dosłownie przez pół sekundy zdajesz sobie sprawę, że ten pysk, który leci na ciebie, jest pełen zębów, a jednocześnie ma wywieszony na zewnątrz jęzor. Coś ciężkiego zwaliło ci się na klatkę piersiową i przewraca ciebie na bok. Kiedy wiatr nie gwizda już tak mocno, kiedy drobinki kurzu nie latają wokół, coś mokrego liże cię po twarzy. Otwierasz oczy i widzisz swojego psa. Jest umorusany, pokryty kurzem, czymś jeszcze. Śmierdzi od niego niesamowicie. Jednocześnie jest szczęśliwy, że znalazł swojego pana. Nie widział cię od dobrych 4 dni. Ja tak go głaszczę po głowie i mówię: Rex, morda ty moja, gdzieś ty był i coś ty żar. I się śmieję. Zadowolony. Pies krótko szczeknął i miałeś właśnie nieprzyjemność poczuć, co jadł. Dokładnie, aż się skrzywiłeś. Wstajesz, otrzepujesz się i pies jest zaraz przy tobie. Widzisz, że nie odstępuje cię na krok. Świetnie, nie masz już Rex, trzymaj się mnie i wyjmuję gwizdek, który mam przy pasie i tak 2 razy gwizdam w jego stronę. Czy on ten dźwięk jakoś wstrzaił. Zrób test. Pokazuję mu tym samym, że wiadomo, przy nodze, nie? Na ten gwizd. Jest ciebie oddalony nieco, natomiast zrób test opieki nad zwierzętami. Ok. W tym momencie ja wykonam test za Rexa. Nie wiem, czy to słyszysz. Właśnie, ty masz taki dźwięk, ty kostek, fajny. Nie, ja mam po prostu kostkę. Aha. Dobra, świetnie. Jednak jak tylko mogę, to używam zwykłych kostek. Zauważasz, że Rex podniósł uszy, szczeknął krótko i momentalnie przyskakuje do ciebie. Jest blisko twojej nogi. Świetnie, jeszcze raz go pogłaskałem, poklepałem, tak chwaląc. No i teraz jak on ze mną idzie, wracam do konia. Wracam do konia, patrzę, czy on w ogóle tam nadal stoi. Idziesz, koń jak najbardziej stoi. Ta droga, na którą jechałeś, ona jest nieco wyżej niż teren, po którym teraz miałeś okazję się poruszać. Ona tak jest mniej więcej 15-20 cm wyżej. To wystarczy, żeby ten piach nie był aż tak intensywny. Najgorzej to jest tak naprawdę 10 cm nad ziemią, kiedy potężny strumień, tak jak żywa piaskowa rzeka, wali z lewa na prawą i nic nie widać. Każde zagłębienie zaraz wypełnia się tym drobnym piaskiem. Ten piasek też wciska się we wszystko, co może. Widzisz, że koń spokojnie stoi i skubie sobie tą trawę i te krzaczory. Też reaguje na ciebie. W tym momencie zauważasz, że obraca łeb w prawą stronę i zaczyna strzygać uszami, jednocześnie parska, w jakiś sposób niepokojący. Ja tak szybko, szybko zniknąłem w tą prawą stronę, bo to jest droga, z którą ja przyjechałem, tak? Tak. No zerka. Po chwili zauważysz również, że Rex, tak, Rex podnosi uszy i szczeka ostrzegawczo. Cicho, Rex. Zostań. Zbliżacie się powoli. Koń wciąż pozostaje niespokojny. Tak samo pies. Pies widzisz, że jest coraz bardziej agresywny. Zaczyna szczerzyć zęby i powarkiwać. Od konia dzieli cię mniej więcej 10, może 15 metrów. Ja tak jeszcze raz szybko klepnąłem 2 razy w nogę, żeby Rex się mnie trzymał i podbiegłem do konia. Wierzchowiec szarpie się, kiedy próbujesz go odwiązać. Jest bardzo niespokojny i wiesz go kopytami.
Widoczność w tym momencie ograniczyła się do dobrych 3-4 metrów. Wiatr poderwał teraz drobinki na wysokość około 2-3 może metrów naokoło, także nawet ty gór na horyzoncie nie jesteś w stanie zauważyć. Takie burze piaskowe od czasu do czasu zdarzają się. To jest standard, można powiedzieć, na terenach Teksasu. A pamiętając o tym, że od praktycznie 4-5 miesięcy była susza, co jest w części też przyczyną upadku waszego rancha, takie burze piaskowe właściwie ostatnio stały się standardem. Najgorzej, że piach wali ci tak naprawdę prosto w oczy. Nie jesteś w stanie nic zauważyć i wypatrywanie jest dla ciebie coraz trudniejsze. Dobrze, że masz ten kapelusz. Staram się na tyle, ile to możliwe, odwiązać Tytexa. Ok, przenieśmy się proszę na Roll 12. Gdzie jeszcze raz? Na nasz A, jest to. tabletop. No, ja widzę. Widzisz drogę? Stamtąd przyszedłeś razem z Rexem. Skółeczko i Rex, tak? Koń jest uwiązany tutaj, przy kamieniu. Właściwie już przy nim jesteś. Stamtąd przyjechałeś. Tam znajduje się Pirelli. Wokół ciebie jest naprawdę dużo kurzu. Zarówno koń, jak i pies pokazują, że coś jest nie tak z tej strony. Ach, to z tej strony. Z tej Ja myślałem, strony. że z tej strony przyjechałem. Nie, początkowo tak No było. i dobra, i Początkowo świetnie, że tak mam. było. W tym Ja momencie. przestałem iść. Nie, no dobra, okej, okay, do. Pamiętasz, że jadąc z tamtej strony, spoglądałeś swoją prawą stronę, tam było mnóstwo takich jarów i wgłębień. A jak głębokie mnie to wkłębiało? No, w tym momencie nie jesteś w stanie powiedzieć, bo to jest na zasadzie jest to płaski teren i dziury. Czasami wiesz, że one sięgają głęboko, nawet 2 czy 3 metry w głąb. Ale to one są z tej strony, z której widzę, że coś tam się dzieje, tak? Tak jest. No to uznajmy właśnie takie jarki To były. jest 3-4 metry, także no, wiązuję tego Tytexa. Nie wiem, jak dużo mam czasu, ale staram się to zrobić jak najszybciej. Zerkam co chwilkę tylko, czy Rex się nie trzyma i przeprowadzam Tytexa tu na drugą stronę drogi. Bo tu rozumiem, że ten teren tutaj się obniża. Tak. Czyli tu, gdzie tu jest już niżej. No to staram się tak no zejść trochę, żeby no nie wiem na ile będę w stanie go tak, żeby go nie było z drugiej strony widać. Ale no z tymi rzekami przechodzę tu. Jeśli mam jeszcze czas, to bym po prostu je tam zostawił, już nie uwiązując. Pokazał tylko, że cisza i że zostać. No i wracam tu za ten głaz, chowając się za niego, no i zerkając, czy cokolwiek widzę z tej strony. Okej, okay. Przeprowadziłeś Tytexa na drugą stronę drogi. Tam bez problemu znalazłeś coś, do czego mogłeś uwiązać konia. Pies wciąż jest przy twojej nodze, natomiast widzisz, że on jest cały czas obrócony w stronę, z której może nadejść potencjalne zagrożenie. Właściwie wiążąc konia i wracając z powrotem za głaz, w tym momencie usłyszałeś z dwóch stron potężny syk. Taki potężny, rozdzierający uszy prawie syk. I Rex zjeżył się. Widzisz, że jest gotów, żeby ruszyć do ataku, ale wciąż stoi przy twojej nodze. Ty wciąż nie widzisz przeciwnika. Widzę. Tak, to może być w sumie. Czy ten syk, jesteś w stanie rozpoznać jako syk węża, tak? Tak,
Ci grzechotni, no chyba zawsze tam to mam, to jest nie grzechotni. Tak, był zbyt potężny, jak na węża. To szkoda, bo Rex się mnie nie usłuchał, żeby zostać tam przy koniu. On... Widzisz, że on cały czas jest gotów do ataku. No dobra, to ja tak. Dobywam łuku, bo go zdjąłem wcześniej. Miałem go na plecach, tego jeszcze raz dobywam. Naciągam strunę. Jest kurde. Strzałę jak najmocniej mogę. I w tym momencie tak bez mówienia czegokolwiek spojrzałem na Rexa i mu dałem taki gest, tak kiwając w prawą stronę głową, że po prostu żeby poszedł tam w tą stronę, obczaić. I oczywiście śledzę na tyle, ile go widzę jeszcze. Cały czas celując tak, no, ubezpieczając go po prostu. Dobrze. Robiąc to wszystko, nagle usłyszałeś świst. Coś może pół metra nad tobą przeleciało. Skuliłeś się w sobie i zaraz obok coś drugie, jakiś drugi przedmiot uderzył w skałę, za którą się chowasz. Zauważasz po chwili, że jest to kamyk. Trzeci i czwarty lecą w twoją stronę. No szybko skakuję, bo wędrzę za tym kamyk. Rzuć test zręczności. Udało ci się zareagować szybko. Schowałeś się, unikając pierwszego trafienia. Zobaczymy, jak drugie. Wow. Pechowo. Nagle czujesz, jak jakaś potężna siła zrywa ci kapelusz z głowy. Schowasz się, że... Kapelusz po dziadku. Coś świsnęło, uderzyło prawie w twoją głowę, zrywając kapelusz. Kapelusz poleciał gdzieś w przestrzeń za tobą. Nie jesteś w stanie dalej zareagować, rzuć test charakteru. Jeżeli masz niezłomność albo morale. No nie bardzo właśnie. Ani jedno, ani drugie. Rzucaj. Oj, oj, oj. Nic z tego. Mimowolnie uchyliłeś się i schowałeś się za głaz, jednocześnie musisz opuścić łuk. I w tym momencie widzisz, jak wiatr słabnie. Widzisz po jednej i po drugiej stronie potężną jaszczurkę. Dziwne stworzenie. Nigdy nie miałeś do czynienia z czymś takim. Matko Boska, co to jest? Tak sobie pomyślałem. Jedna. Druga. Widzisz, że flankują cię z obydwu stron. Syczą. Takie skórzane worki pod ich paszczami napełniają się, po czym te powietrze wydostaje się z tym właśnie potwornym, bulgoczącym sykiem, który aż przyprawia cię o ciarki. Widzisz, że zwierzęta przez chwilę kotłują się, tak jakby w miejscu, po czym obracają się do ciebie i takim charakterystycznym ruchem uderzają w ziemię, prawda? Jakby ją odpychały, tak jakby jak psy, które kopią. W ten sposób wyrzucają kamienie, drobinki, które lecą w twoje strony. To kamienie świszczą z ogromną siłą, tak jakby ktoś do ciebie strzelał. Ależ trwane bestie. Zaczynają jeszcze raz. Ty, niestety, dostając w głowę i kiedy strącono ci kapelusz, schowałeś się. Zwierzęta zaczynają jak... Czy słyszę jakieś odgłosy Rexa? Bo on rozumiem, że pobiegł gdzieś tutaj. Tak. W tym momencie jeszcze nic nie słyszysz. A ponieważ schowałeś się za kamień. Dobra. Mogę się wychylić? Tak, wychylasz się. I w tym momencie w twoją stronę lecą kolejne kamienie. Cztery. Ja na pewno coś schowam głowę znowu za kamień. Bo to nie wychylałem się cały, tylko tak wyjrzałem.
z czterech kamieni, które poleciały w twoją stronę, trzy praktycznie przeleciały nad tobą, a jeden rozbił się o skałę, za którą jesteś schowany. I w tym momencie słyszysz charakterystyczne warknięcie, pisk i odgłosy z szamotaniny po twojej prawej stronie. Wychylasz się, widzisz jak Rex walczy z jedną z bestii. Druga wciąż szykuje się do ataku na ciebie. Twoja kolej. Zastosujemy teraz tą charakterystyczną taką tą mechanikę Neurosimy, jeśli pozwolisz. Mechanikę składającą się z trzech segmentów. Nie wiem, czy w ten sposób już rozgrywaliście coś takiego. Znaczy, my do tej pory walczyliśmy tylko na piąchy. No i tam używaliśmy tych segmentów tak jak w walce na piąchy, jak w ręczniku, że po prostu i potem trzeba było przejąć. Nie. Bo w tym momencie, powiedzmy, zaczynamy już normalną wymianę. Ja chciałem jeszcze coś zrobić, jakby mógł, zanim ten, nie znaczy, bojowy. Możesz, ale w tym momencie zaczyna się już opcja turować. Znaczy, czas zwalnia i wszystkie decyzje, które ty będziesz teraz podejmował i wszystkie działania, jakie zrobisz, będą kosztowały określoną ilość segmentów. Tak jakbyś miał punkty ruchu, prawda? W grze turowej. Tak więc ty zaczynasz i możesz działać. Pamiętaj, że jeżeli twoje działanie będzie dłuższe, to czasami przeciwnicy będą reagować szybciej. No tak, słyszę tam był pisk, tak? Czy teraz tak. Pisk, no właśnie. Wark, pisk, coś w tym stylu. Tak, serce mi mocno zabiło. Tak panicznie po kieszeniach przetrzepałem rękami. No poczułem ten nóż, scyzoryk, ale... Nie wiem właśnie, gdzie ja mam to schowane, bo mam plecak jakiś. Masz z tyłu na plecach. Chodzi o to, że teraz ja bym chciał szybko wyjąć ten kilogram mięsa, który mam, przedrzeć go tak na pół, jeśli się da, i rzucić w stronę tego jaszczura. Tego, który atakuje Tego, który Rexa? Idzie na mnie. Rzucić tak, żeby wiesz, chwilę się zajął tym mięsem, no i jak najszybciej lecieć w tą stronę, dobywając po drodze z tyzoryka. Okej. W tym momencie zajmie ci to całą turę. No dobra, rzuciłem temu ten mięcho i lecę tutaj, okej. Czy w tym momencie wyjąłeś tylko mięcho i rzuciłeś? Widzisz, że jaszczur zbliża się do ciebie, odwraca i ponownie uderza tym jedną z tylnią łapą w ziemię, wzbijając kurz. Kolejne kamienne pociski lecą w twoją stronę. Tym razem, jeżeli na kości wypadnie 5 lub mniej, któryś cię trafi. Jesteś odsłonięty. Uwaga. Werble. Pierwszy. Mija ciebie. Jesteś daleko. Drugi. O! Trafienie. Trzeci. Trzeci uderza, na szczęście nie robiąc ci krzywdy. Jeden jednak uderzał ciebie dosyć boleśnie. Rzuć teraz kością jedną K20, żeby określić lokację, w której zostałeś trafiony. No co to wyszło? I czemu tak? Wiesz co, może ja rzucę, bo ja powinienem rzucić. Określamy lokację. 7. Z tego co pamiętam, dostałeś w tułów. Czujesz, jak coś uderzyło w twój brzuch. Na początku, pełen adrenaliny, walcząc, rzuciłeś to mięcho, próbujesz się ruszyć, jednak w tym momencie poczułeś dojmujący ból i zginasz się w pół. Nie wyczuwasz niczego, zauważysz tylko, że ten kamień, który w ciebie uderzył z ogromną siłą, odbił się i leży na ziemi. Jednak oddychasz z coraz większym trudem. Czy ty masz odporność na ból? Już zerkam, też nie mam niestety. Nie masz, więc rzuć teraz test odporności na ból. Szczęścia. Nic nie udało. Trzy głębokie wdechy i znowu jesteś na nogach. Co prawda działasz troszkę wolniej, ponieważ w następnej turze będziesz miał tylko dwa segmenty, ale wciąż możesz funkcjonować.
udało ci się opanować ten ból. Działasz. Wciąż słyszysz szamotaninę i piski po swojej prawej stronie. Powiedz mi, czy takie zerknięcie też coś kosztuje, jeśli chodzi o segmenty? Że... Nie, to jest akcja darmowa. I czy widzę, że tamten jaszczur wcina na mnie chodem, tak? Zobaczymy teraz. Co leci na mnie dalej? Tak, w tym momencie widzisz, że jaszczur jest niezdecydowany. Przez chwilkę się waha, po czym rusza w stronę tego mięsa, które mu rzuciłeś. Widzisz, jak jego potężne szczęki zamykają się na tym kawale, on trzęsie, po czym zawraca ponownie do jednej z tych to było pół kilo. Skubany. Dobra, to jeszcze zerkam jak tam z tym reksem. Widzisz potężną kotłowaninę. Jaszczur, tym razem większy od poprzednika, stara się dziabnąć reksa i widzisz, co rusz, jak szczęki zamykają się i chwytają praktycznie powietrze tuż przed tym, gdzie Rex był wcześniej. Rex ucieka jak tylko może, a jednocześnie odgryza się. Widzisz, że co rusz jego zęby próbują zamknąć się. Staram się przywołać Rexa do siebie, jednocześnie zbliżając, znaczy idąc w tamtą stronę, ale po prostu, żeby on starał się jakoś wyrwać z tego, żeby zaprzestał. No do mnie po prostu. Uwaga, zobaczymy. O dziwo, Rex reaguje. W momencie, kiedy wołasz go, odskakuje i biegnie w twoją stronę. Okej, ja dobywam tego scyzoryka. Okej, masz w ręku scyzoryk. Mało. Jaszczur jest od ciebie jakoś 10 metrów. Dobra, skoro tu miotali kamieniami, to jest ich dużo, to w drugą rękę jeszcze biorę kamień. Gdzie masz łuk? No mam plecak. Bo ty mówisz, że jak się chowałem, to go musiałem odłożyć. Na co nie, jak się chowałeś, to musiałeś go obniżyć, upuścić, ponieważ wcześniej celowałeś na przedpole. No, powiedzmy, jak ja ruszałem w stronę Alexa, to go zarzuciłem go na plecy, bo nie było sensu tylko korzystać z łuku, to za długo i w ogóle. I w tym momencie widzisz, że Jaszczur waha się, w którą stronę biec, czy biec w stronę Rexa, czy biec w twoją stronę, ponieważ zauważył ciebie. Rusza w stronę Rexa. No to świnie. Zaczynasz pierwszy. Jesteś od niego oddalony teraz jakieś 8 metrów. A do Rexa ile ma? Do Rexa masz jakieś 3,5. Dobra, no to ja zmieniam kierunek i lecę do Rexa po prostu. Zerkałem cały czas na jaszczurę. Wykorzystujesz swoje punkty, tak? Ruchu? No tak, idę do Rexa po prostu być przy nim, zanim jaszczur do niego dojdzie. Okej, akurat miną dwa segmenty, które wykorzystujesz na to, żeby dobiec do Rexa. I to mapy jeszcze kawałek, nie? Tak. Okej. No i kwestia jest teraz tego typu, że mam kamień i nóż, tak? Tak. Potwór, jaszczur, skrócił dystans między tobą a sobą właściwie, dobiegł i jest już praktycznie bardzo blisko. Tym razem zrezygnował ze standardowej taktyki obrzucania ciebie kamiennymi pociskami. Widzisz, że szykuje się do ataku. To jest taki barałkowaty kształt o namaszczeniu charakterystycznym dla tych terenów. A powiedz mi, on łeb ma na poziomie, powiedzmy, moich kolan, tak? Czy jest większy? Łeb na poziomie twoich kolan, tak, zgadza się. Taki powiedzmy waran wielgachny, tak? Coś tak. takiego. Okej, dobra, bo tak sobie wyobrażałem. Atakuje. Zbliża się coraz bardziej. Twoja kolej. Czy jestem przy taksie, czy nie? Już jestem tak, przy taksie. Jesteś przy taksie. Okay, to ja najpierw w tego jaszczura, który leci w naszą stronę, rzucam tym kamieniem, starając się trafić do łeb. Okej. Masz rzucanie, nie masz rzucania? No nie mam rzucania, ale no, rzucam. Na tym rzucaj. Okej. Okay. Sprawdzam. Rzucanie to było z... Zręczności. Okay. Twoja zręczność... Czekaj, dwa rzuty czy trzy rzuciłem? A, trzy. Dwa, osiem i dziesięć. Twoja zręczność wynosi 11. Zgadza się? Tak. To zależy od przebiegu trudności. Tak, suwak bez rzucania. Niestety kamień minął jaszczura no, dosyć znacznie. Jakieś 30-40 cm.
odbił się od jednego z jego takich rogowych wyrostków na grzbiecie, przy czym zupełnie nieszkodliwie poleciał gdzieś dalej. Potwór zmniejsza swoją odległość. Straciłeś jeden segment. Czyli dwa. No, praktycznie potwór, ten jaszczur jest już na wyciągnięcie ręki. Widzisz, jak jego paszcza cofa się, jak jego cała głowa na tej giętkiej szyi cofa się nieco do tyłu. I tak jak wąż odgina się przed atakiem. No dobra, to ja robię dwa kroki szybkie i po prostu staram się kopnąć w głowę z kowbojki i jednocześnie krzycząc do Rexa, żeby też, no nie wiem, bierz go, czy coś takiego wskazuje, żeby się przyłączył, no już teraz musimy... Pies reaguje na to. W tym momencie rzucamy kość przeciwko kości. U ciebie jest inicjatywa, to ty atakujesz pierwszy. Rzuć test bijatyki. Czy ty masz bijatykę? Ja już sprawdzę. Chyba nie masz. Masz bijatykę na poziomie 1. Tak? No, ja nie miałem bijatyki, z tego nie wiadomo. Ubiłeś. Walka wręcz? Walka bronią? No nie, tylko łuk. Ze zręczności tylko łuk. Mhm. Okej. Okay. Rzuciłem 3. Teraz ja rzucam. I 13. Świetnie. A kolejny rzut. Ale to kosztuje taki kop w banie szura. Proszę, ile? To jest normalnie segmentowo liczone. Teraz rzuć jeszcze raz i ci powiem, co osiągnąłeś. No. 19 i 11. Ok. Teraz zgodnie z tą walką masz dwa segmenty. I wiesz, bo tak już gramy na razie w otwarte karty, wiesz, że jeden ci wyszedł, czyli trójeczka wyszła ci. Miałeś tutaj poziom trudny do pokonania. Czy dla ciebie na zręczność poziom trudny to jest 6. Tak, dokładnie. Mhm. Aha, no i tu jeszcze, ale to, aha, to już był poziom, już podniosłeś za to, że nie mam nic tam, nie? Tak, 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 tak. Normalnie miałbyś problematyczny, w tym momencie masz trudny. Więc trójeczka ci wyszła i wyszło ci 19, wiesz, że ci nie wyszło, więc z dwoma segmentami, z tymi dwoma segmentami dysponujesz jednym sukcesem. Teraz w tym momencie nie wiesz, iloma sukcesami dysponuje jaszczur. Możesz się co najwyżej zastanawiać. I pytanie, jak ty przeznaczysz swój atak? A ten Rex, bo ja już mu krzyknąłem, on tam poleciał na niego, tak? Tak, będzie reagował jako drugi. No to jest w takim wypadku, może no czekam, aż ten jaszczur coś zrobi. Mhm, czyli przeznaczysz to na obronę? Ewentualnie jak się zbliży, to może będzie łatwiej, nie będzie go kopnął. Mhm, ciekawy manewr, dobra. W takim razie uznajmy, że rezygnujesz z zadania ciosu i przeznaczasz ten jeden sukces na obronę. No dobra, dobra, niech tak będzie. W tym momencie atakuje Rex. Tak. Może najpierw tak. I raz. Dwa. I trzy. Rex rzuca się na jaszczura. I prawie zamyka zęby na jego takiej pulsującej szyi. Ale w tym momencie widzisz, że jaszczur nagle zmienił trajektorię ataku i zamiast kąsać ciebie, z byka uderzył atakującego psa. Widzisz, że pies jest zupełnie zaskoczony, jego zęby mijają krtań i zostaje uderzony głową i odrzucony na około 2 metry. Właściwie turla się po ziemi, skowycząc. Dwa. Niestety dostaje w głowę. Rzucamy kością. Jeżeli wypadnie 15-20, rana ciężka. Uwaga. Nie. Na szczęście dla niego, rana okazała się naprawdę powierzchowna.
Widzisz, że pies jest oszołomiony, po chwili wstaje, jest troszkę zdezorientowany. Teraz atakuje jaszczur. Jaszczur przejmuje inicjatywę. Atakuje ciebie. A to, co on zreksował, to z czego to było? Dodatkowe, można powiedzieć. No dobra. Ojej. Ok, teraz twoja kolej. Chcę się rzucić, mam, tak? Trzeba. Tak, trzy razy. No, super. Wow. Znowu widzisz, widzisz, że jaszczur ruszył w twoją stronę. Obraca się i wykorzystując dwa segmenty, które mu się udały, czyli 6 i 3, atakuje ciebie z ogona. Widzisz, jak ten ogon zatacza łuk i zmierza w twoją stronę. Czy jesteś w stanie przeciwstawić mu jakiś sukces? Test problematyczny dla ciebie. Nie. Faktycznie nie. Rzucam na lokację. Masz wyjątkowe szczęście. Tutaj słowem komentarza jest taka zasada specjalna u mnie, gdyż ja zawsze lokacje określam dodatkowo, prawda? Normalnie powinno się lokacje oznaczać chyba z rzutów. No, to jest okej. Natomiast u mnie jest tak, że lokacja jest oznaczona kostką. Natomiast jeżeli jest 1, 2 na mojej kości, to jest głowa, tu, znaczy głowa, tak? Potem są tam łapy przednie, tudzież nogi, potem jest tam dosyć duży rozdział na tułów, potem oczywiście nogi prawe, lewe. Ja mam teraz lub... tabelkę z podręcznika, to pewnie podobnie, mam 7, 15 na tułów. Tak jest, zgadza się. Natomiast zawsze pozostawało mi 20 gdzieś, prawda? I uważam, i to jest taki szczęśliwy rzut dla ciebie, nieszczęśliwy dla mnie, bo tak jakbym ja jako mistrz gry rzucił właśnie 20, jest to dla mnie pech. Oznacza, że zostałeś trafiony, jakieś tam skutki trafienia zostają rozpatrywane, natomiast nie dostajesz zupełnie obrażeń. To tak jakbyś właściwie w tym momencie ten ogon zatoczył pełen łuk, odsunąłeś się i próbowałeś odskoczyć, bronić się w ten sposób i dosłownie koniuszek ogona właśnie pacnął cię, wytrącając ci broń z ręki. Teraz rzuć na budowę. Test problematyczny. Na czystą budowę, tak? Tak, tylko że rzut problematyczny. W tym momencie musisz pokonać mniej niż 12. To jest K3. Świetnie, udało ci się. Poczułeś potężne uderzenie w rękę. Dla normalnego, słabszego od ciebie człowieka to uderzenie wybiłoby mu broń z ręki. W tym momencie po prostu ta broń ci odskoczyła, ale wciąż trzymasz ten scyzoryk w dłoni. Ja tylko chciałem dodać, że teraz liczyłem tą już budowę już po przejściach z tym 5-1, nie? Czyli mam przeciętnie na 14. Nie wiem, jak ty to masz zanotowane, bo w sumie zanotowałeś to plus 1, co tam zapomnieliśmy. Już sprawdzam. Ty masz budowę u mnie na 14, tak. Ponieważ ja się pamiętam o tym, że wy tam nie dodaliście tych punktów. No bo rzeczywiście źle sprawdziłem. Czyli rzeczywiście dla problematyczny jest to u ciebie na 12, to i tak masz dwa sukcesy. 3. Znaczy, dla mnie jest najważniejsze, żeby były dwa sukcesy. No dobra, no to mam. To rzucasz no, i dla mnie rozpatrujemy tak, tylko dwa sukcesy. Jeżeli są dwa sukcesy, test jest zdany, okay. Nie ma dwóch sukcesów. Czyli ja jeszcze wytknął ogonem, walnął mi w rękę, ale broń mi nie wypadła, tak? Tak jest, dodatkowo nie był to aż tak jakiś mocne trafienie, żeby zdolne być było zadać jakieś poważne obrażenia. Oczywiście drobne obtarcie i tak dalej, o tym się nie będziemy bawić, w końcu jesteś twardzielem z Teksasu. No. Działasz. Pamiętaj, że inicjatywa jest po stronie jaszczura. Rex jest ogłuszony. Pozwól, że ja teraz zmarzę tą mapkę i zacznijmy od nowa tutaj. Bo to jest strasznie bałagan się zrobi. Ty też będziesz musiał zmazać. To no właśnie ja nie wiem, jak to robić. Tam, gdzie masz pędzel i powinieneś mieć Draw a Shape, Freehand, Text i Clear Drawings. No to mam. Nic z tego? Mam Freehand i Text. A on tak to samo wcześniej, to w tym systemie. Czyściłeś to. Właśnie próbuję tym.
A, bo być może ty rzucasz po prostu na... A tak, widzę, że ty już rzucasz na innym poziomie. Weź zmień teraz, jak tam masz drugą zakładkę od góry. Tam powinieneś mieć, jak wejdziesz, to Maps and Background. Wyżej. To jest ten pierwszy poziom. No, nie wiem, co mówię. Masz strzałeczkę czarną, tak? Mam select i pan view. Pod spodem powinieneś mieć Map ten, and Background albo Objects and Tak, Totals. nie mam, ale już wszystko znikło z mapy, nie wiem jak. To się stało. To ja usunąłem. No. Dobra, to ja to będę czyścił. To nie ma problemu. To ja zostaję na tym poziomie, co ty, rysowania. Dobra, powiedz mi jeszcze, bo Jaszczur, żeby mi walnąć ogonem, musiał się zamachnąć i obrócić co nieco, tak? Tak. No dobra. A to co ja teraz mogę zrobić tak naprawdę? No, teraz twoja kolej, powiedzmy. Jaszczur, ty teraz walczysz, ty teraz zaczynasz, teraz wyprowadzasz jakieś ciosy. Z tym, że jeżeli uda ci się pokonać, przebić obronę jaszczura, to dopiero Tylko odzyskasz jeszcze ty. inicjatywę. Tak. Okej, rozumiem. W sumie to ten jaszczyk był tu. No wiesz, jeśli on się trochę odwróci, to ja staram się tak na niego wskoczyć, jak na krokodyla. Rozumiem. Jak łowca krokodyla. I staram Okej. się na niego wskoczyć i go tak do portera. Dobra. Żeby wskoczyć, będziesz potrzebował dwóch segmentów. A mogę jeszcze jednym zmienić go wszyscy, jakbym miał? No to uznajmy, że jeżeli uda ci się wskoczyć, to będziesz mógł jeszcze wykorzystać ten jeden segment na atak. Dobra. W tym momencie wykonaj, pierwsze tak, jesteś w trybie walki, więc cokolwiek nie robisz, jakkolwiek nie zajmuje to dużo segmentów, zawsze rzucasz tylko jedną kością. I ta kość musi być niższa niż poziom, niż twój konkretny współczynnik obniżony o poziom, czyli w tym wypadku będzie to zręczność. I będzie to test trudny. Czyli dla ciebie musisz mieć na kościka 20 wynik 6 lub mniej. Zgadza się? Zgadza się. Machaj. Nic z tego. Skoczyłeś do przodu. Jaszczur był obrócony. Uchwyciłeś się tych rogowych wyrostków na jego grzbiecie. I w tym momencie jaszczur szarpnął się i wyrwał się zupełnie. Ty potoczyłeś się po ziemi. Jaż rozskoczył. Masz jeszcze jeden segment. No to ja się podnoszę po prostu. Podnosisz się. Świetnie. Widzisz, że Rex wciąż jest jeszcze oszołomiony, chociaż zaczyna już powoli zbliżać się w twoją stronę. Ja Atakuje. tak do niego tylko krzyczę, czy Rex, wszystko w porządku? Mając nadzieję, że on chociaż zjarzy, o co mi mniej więcej chodzi. Póki co nie miałeś okazji zobaczyć nawet, jaka jest reakcja. Skupiłeś się maksymalnie na tym, że jaszczur ponownie próbuje wyprowadzić atak. Tym razem wracamy do poprzedniej formy, czyli jaszczur będzie atakował, ty będziesz się bronił. Jeżeli się uda, to przejmiesz inicjatywę. Jaszczur atakuje. Teraz twoja kolej. O co chodzi z tym trzecim rzucie? Nie rozumiem. Nie mam właśnie pojęcia. Pokaż jeszcze raz, przerzucę ten trzeci tylko. Okej, świetnie. Powiem się teraz inaczej. Jaszczur wykorzystuje pierwszy segment, oznaczony jako dziesiątka, i uderza paszczą w twoją stronę, odskakując, kiedy próbowałeś się na niego rzucić, ustawił się przodem do ciebie. Ty wstałeś. Widzisz, że rusza do przodu i próbuje zamknąć paszczę na jednej z twoich rąk. Czym reagujesz? To na zasadzie teraz będzie kość za kość. Bo wiesz, ile segmentów ja wykorzystam do ataku jako strona atakująca, tyle ty musisz poświęcić na obronę. O, w tym I momencie mam jeden sukces, tak? tylko jeden sukces? Znaczy, bo to teraz rzucam na co? Zręczność, trudny też, czy po prostu przeciętny? Test przeciętny, uznajmy już, że A, masz. to świetnie. No to tak. Ja teraz wykorzystuję siódemeczkę, żeby w ogóle, no nie wiem, tą rękę zabrać, żeby mnie nie ciapnął. Aha, czyli to w tym momencie jaszczur atakuje ciebie z sukcesem, a ty bronisz się sukcesem. Czyli on uderza i zamyka swoją paszczę w miejscu, gdzie jeszcze przed chwilą była twoja dłoń.
ale zdążyłeś się wycofać i praktycznie zęby zacisnęły się na powietrzu. Mieszczur atakuje dalej. Wykorzystuje drugi sukces, siódemkę, i uderza wyposażoną w nieostre, ale bardziej takie przypiłowane, ale widać, że naprawdę solidne pazury łapą. Uderza nisko, tak jakby przed siebie. Ok, to ja teraz za trzynastkę i trójkę. Tak pewniej staję i w to jego łapę z tym pazurami. Znaczy, nie wypalę. możesz, nie możesz. Pamiętaj, on atakuje. A, sorry, bo wiesz co, bo ja teraz pomyślałem, że jeśli ja wykorzystam dwa segmenty, to przejmę inicjatywę. Tak Nie, jak nie, jest nie, w nie. walce wręcz. Sorry. W tym momencie musisz najpierw obronić się przed jego atakiem. Aha, no Bo tak by było przy ataku. Rzeczywiście mógłbyś wykorzystać od razu dwa segmenty. Ale w tym momencie jednak warunki dyktuje napastnik. No dobra, to ja się... Aha, a tu jeszcze wielkość, znaczy to wynik, który używam, to ma teraz znaczenie? Jeśli on atakował to siódemką teraz, tak? Wiesz tylko, że on atakuje z sukcesem. Aha, o to chodzi, no dobra. Jego atak jest celny. Nie, no to Wiesz, ja... że te pazury zmierzają w stronę twojej nogi. No to po prostu za jeden sukces staram się tak nastawić podeszwę, żeby on mnie co najwyżej tam mocną po podeszwie. No. I masz ten sukces, tak? No i on świetnie. Jest ogólnie. I w tym momencie te tępe, mocne pazury, właściwie jedyne co zrobiły, to zaorały lekko twój but. To jest kwestia, czy jaszczur ma jeszcze sukces. Pytanie. Czy jaszczur ma jeszcze sukces? 16. Atakuje tym razem drugą łapą i wykorzystuje swoją szesnastkę. I ten cios myknie w kierunku twojej nogi. Czym ty się przeciwstawiasz teraz? No ja trójeczką, trzecim sukcesem macham nogę też w jego kierunku po prostu. Zauważasz, że jaszczur nie trafia, praktycznie mija ciebie, a No ty, to... dając teraz swój sukces, przyjmujesz inicjatywę. Super. Przy okazji, to rozgrywamy taką walkę treningową. Czyli, wiesz, jakoś się dogadamy w kwestii mechaniki. Ta mechanika w Neuroshinie no, nie jest rewelacyjna. Jest skomplikowana i długa. Ja myślałem o tym kiedyś, żeby się po prostu przenieść na co innego, ale teraz jednak robimy jeszcze, to. Jeszcze, czy ty na tą walkę otrzymasz jakąś tam pieczę, to po prostu, no, schodzi, ja to nie będę wnikał tam. Ufam po prostu, że tak to ma być. No ja tak się troszkę jeszcze motam, bo dawno nie walczyłem, szczerze mówiąc, ale... No, jakoś no, to no się... nie mam naprawdę. Czyli teraz po prostu, no, ja machnąłem na ten trzeci sukces tą nogą, a on mnie trafił, no. Tak, i ty przyjmujesz inicjatywę. Udało ci się nie dość, że zbić nogą ten cios, to spowodowałeś, że jaszczur wycofał się nieco i w tym momencie ty atakujesz. Widzisz, że Rex zaczyna coraz bardziej dochodzić do siebie i już właśnie śmielej przytulę rusza jego w do twoją siebie w stronę. ogóle. On jest przy mnie? Tak, już jest prawie przy tobie. Świetnie. Widzisz też, że zaczyna szykować się do ataku. Super. No to dobra, no to teraz połączono siłach, lecimy na tym jaszczurę zdezorientowanego. Wydano Oczywiście trzy rzuty. Krzyczysz raz, bierz go! Tym razem nie daj się. Trzy razy. Tak. Okej, okay. Zanim określisz, czy rzuty są dla ciebie sukcesami, czy nie, wykonaj jeszcze test kondycji. Trzema kośćmi. Czy ty masz kondycję? No, powinieneś mieć chyba na jedną, ile dobrze o, na pamiętam. Jeden. Dobrze. Test był dla ciebie przeciętny. Przy twojej budowie nie ma praktycznie żadnego problemu. Jesteś naprawdę mocno zbudowany, więc zdałeś test kondycji. Nie otrzymujesz żadnych kar. Wciąż trzymasz formę walcząc. A czy jaszczur też coś takiego daje? Tak, ja właśnie zaraz będę rzucał. No tak, pytam w ciekawość. Jak zauważyłeś, twój pies też ma test kondycji, ma wartość kondycji. Jest to proste rzutka 20, jeżeli będzie wyższy niż w tym wypadku 11, to pies jest już zdziany i nie może działać tak jak wcześniej. Dobra, wciąż działasz. Jest dobrze. Zaczynaj.
Pamiętaj, że masz do dyspozycji. Wyobraź sobie, że przed tobą stoją trzy kości z konkretnymi wynikami, bo tak właściwie walczymy na żywo. Te kości są zasłonięte przed przeciwnikiem, mają tam jakieś konkretne wartości. Atakujący bierze jedną, dwie lub trzy kości, zależnie od tego, co chce zrobić, wystawia je do przodu i mówi: no to ja robię to i to i to i to, poświęcając moje dwa sukcesy. Wystawił dwie kości i mówi, że na tych kościach są dwa sukcesy. I w tym momencie broniący się musi również wystawić dwie kości. Jeżeli wystawi również dwie kości sukcesu, no to tak naprawdę mamy pas, bo mamy sukces kontra sukces, sukces kontra sukces, więc jest ok, nic się nie dzieje, ale bardzo często broniący się na przykład ma tylko jeden sukces, więc zestawia sukces i porażkę kontra sukces i sukces atakującego, więc przegrywa. I wtedy dostaje konkretne obrażenia. Czyli moje to są teraz tu 16, 12, 5 i kondycja OK. I tutaj nie działa taka naprzemienność tury, to znaczy bardzo często w trakcie walki strzeleckiej uznajmy, że stoisz naprzeciwko przeciwnika i ty decydujesz się, że wyciągniesz rewolwer, masz już wyciągnięty powiedzmy w dłoni, możesz oddać na przykład trzy strzały pojedyncze, takie z biodra, albo na przykład przymierzyć i poczekać te dwie tury, celować, prawda, zgrywasz muszkę i szczerbinkę i jesteś wtedy pewien prawie, że trafisz. Rzucasz trzema kośćmi i na jednej musisz mieć sukces. Z tym, że to zajmuje określoną ilość czasu, prawda? No bo musisz tą broń podnieść do góry, spoglądać przez nią, uspokoić dłoń itd., itd. I pomimo tego, że to ty wygrałeś inicjatywę i to ty atakujesz, przeciwnik może cię ubiec, wykonując trzy szybkie ataki. Taką deklaracją. I w tym momencie, jako że działa szybciej, to kiedy ty podnosisz rewolwer, on już strzela. Pierwszy atak. Kiedy ty zgrywasz przyrządy celownicze, uznajmy, że ten strzał nie wyszedł, on strzela po raz drugi. I wtedy ty w trzecim segmencie strzelasz. Jeżeli twój strzał nie wyjdzie, to gościu wystrzeli po raz trzeci. Tak to No, działa. tutaj w sumie akurat jest taka szamotanina wody, bo w sumie Dlatego przyspieszy. przy walce strzeleckiej mimo wszystko jest tak, że możesz być pewien, możesz przycelować i tak dalej. I możesz być niemal pewien, że dzięki swoim umiejętnościom gościa trafisz. Problem w tym, że gościu jak cię trafi w pierwszej swojej segmencie, bo mu wyszedł rzut i to był taki szczęśliwy traf, przerywa twoją akcję. Więc nic z tego, Trzeba możesz siłą wykrywać rzeczy, bo znaczy. jak dostaniesz kulkę, to wiadomo, że się zaraz zwijasz i tak dalej. Więc nie jesteś w stanie już kontynuować tego, co zacząłeś. I to jest właśnie fajne w walce taktycznej w Nagoshimie. No dobra, tak jak mówiłem, masz do Teraz dyspozycji tak, jeszcze raz. Rex jest po mnie, tak? Czyli nie ma, Tak. on nie poleci pierwszy na siłę. Nie. Co więcej, Rex będzie jako trzeci tym razem. No dobra, to ja za jeden sukces po prostu próbuję dalej znowu go kopnąć na siłę. Ok. Poświęcasz który wynik? No piąteczkę, to jest jedyny mój sukces. Teraz ja rzucę za jaszczura i zobaczymy, jak tam wyjdzie. Uwaga. I raz. I Siedzi. dwa. I trzy. Atakujesz sukcesem i twój cios zmierza w kierunku głowy jaszczura. Jaszczur odskakuje. Broni się pierwszym sukcesem. Co robisz dalej? Samolądziałeś sukcesów, czyli teraz mogę po prostu niby zaatakować, a to się nie uda, tak? No tak, niestety zawsze musisz wykorzystać te trzy segmenty. Tak samo, jeśli się rozchodzi o jakieś, nie wiem, ocko, czy zostanę w miejscu, no, mogę zostać w miejscu, po prostu. Znaczy właściwie to tak, jeżeli powiedzmy chciałeś robić coś innego niż atak w trakcie walki wręcz, to musiałbyś zadeklarować to wcześniej przed rzutami, prawda? No tak, no nie Wtedy. chciałem, ale że tak wyszło, no to... No, ale to wtedy niestety, bo to jest właśnie ta zasada, że jak masz takie rzuty, które nie wchodzą, wiadomo, że każdy by wolał zamiast tego wykonać jakąś inną akcję. Natomiast Dobra, no to jest logiczne.
No w tym momencie no, jak raz zrobił unik, starałem się go drugi raz skopnąć, teraz już bez sukcesu. Bez sukcesu. I w tym momencie robię ciekawy myk, ponieważ ja mam sukces. Szósteczkę. Tak, tylko że powiedzmy tak, ja zaatakowałem, ja w swoim sukcesie się bronił, to teraz nie powinien jeszcze Rex coś zrobić? Nie. Uznajmy, że Rex będzie działał osobno, jako Aha, trzeci. to jest dopiero tak, no dobra, no dobra. Jest zbyt zdezorientowany. I w tym momencie jaszczur broni się. Jego paszcza zamknęła się na chwilkę na twoim bucie. Nie czujesz żadnych obrażeń. On lekko szarpnął, wybił ciebie z rytmu. Puścił po chwili i przejmuje inicjatywę. I co ciekawe, w tym momencie jaszczur ma trzeci segment, prawda? Gdyby miał go z sukcesem, a niestety nie ma, a ty wiem, że masz porażkę, zadałby ci obrażenia. No rozumiem, ale właśnie to już strzeliłem, że on nie ma tego sukcesu. Tak, z tym, że on. Właśnie dlatego to jest problem, bo ty widzisz te wyniki, natomiast A nie powinienem ich widzieć. jakbym ja bym to trzymał To właśnie wiesz, z. w tym wypadku by nic nie zmieniło totalnie, bo ja i tak nie miałem nic więcej. Tylko jak widzisz mniej więcej, Czyli jakie tak. wyniki ma jaszczur, jakie wyniki ma przeciwnik, to jesteś w No tak. stanie, powiedzmy, dostosować do tego swoją taktykę. A bardzo często jest to tak, że miałem jedną taką sytuację, gdzie gościu miał dwie porażki i jeden sukces, udało mi się przejąć inicjatywę mimo wszystko. Przyjął dwa jakieś lekkie. Tak, przyjął na siebie właściwie to jeden cios, drugi był wiadomo taki pasywny, bo ani tamten nie mieli już nic. Gościu był przekonany, że stosując trzeci cios, który oczywiście u niego zakończy się niepowodzeniem, po prostu znowu nic się nie stanie, a gracz okazuje się, że kisił sobie właśnie sukcesik i wolał przyjąć ranę niż wciąż się bronić. Tak to Prawda? powinno być, okej. Okay. No, więc generalnie jest tutaj dużo fajnego pola do popisu, ale myślę, że to rozwiążemy spokojnie. Nawet ja mogę to rozwiązać rzucając kostką w tym momencie. Tak, może tak. No. Ale tak jak mówię, tutaj jest dobra sytuacja do walki Okej, treningowej. ja Będziesz się ek. teraz przejął inicjatywę i nic mi nie zrobił. Tak jest. Dobra. I w tym momencie do walki wkracza Rex. Jako jego właściciel możesz rzucać kostką. Wpisz Rex i rzuć 3 razy. Do boju Rex. Świetnie. Chyba nie najgorzej. I ponieważ Rex dostał ranę, patrząc na jego kartę postaci, masz może gdzieś jego kartę postaci? Masz, tak? Aha, jedna Okej. ciężka, jedna lekka. Trzymałość, tak? Jeśli to przekroczy, to jest death. Oczywiście. Natomiast on nie dostał aż żadnych poważniejszych obrażeń, natomiast został powalony, więc jest zorientowany, jest słabszy. To u niego testy ataku są teraz o poziom trudniejsze, więc nie są już na poziomie przeciętnym, tylko problematycznym. Rex, ja już sprawdzam, on ma zręczności, wpisałem mu 10. 11 czy 10, tak? To w 10, tym momencie musi 8. zdawać tak, jakby miał zręczność 8, tak? Zgadza się. To dwa zdane. I w tym momencie deklaruj, co robisz. Ja będę potem rzucał, rozwiążemy to inaczej. Ja będę rzucał jaszczurem, kiedy ty będziesz deklarował, co robisz. On to teraz Rex zaatakował, czy co robi Rex? Rex, tak. Co robi Rex? No Rex rzuca się na jaszczurek, on nie wiem, gdzieś na szyję. Rzuca się do szyi. I wykorzystujesz ile segmentów na to? Sumie no to niech on się rzuci mu konkretnie za dwa. Za 2, świetnie. Wykorzystujesz wynik 2 i masz 2 sukcesy, tak? Dobrze. Świetnie. Jaszczur będzie. Jaszczur. Niepowodzenie i sukces. Mimo drugiego sukcesu słyszysz, jak jaszczur przeciągle syknął i widzisz, jak psie zęby zacisnęły się na gardzieli jaszczura. Jaszczur przewalił się na bok. Widzisz, jak zaczyna wierzgać i uderzać tymi mocarnymi łapami. Z drugiej strony znowu słyszysz syk gdzieś tam z oddali. To jest tamten. Co robi Rex dalej? Powalił przeciwnika i wgryza mu się w gardło. On. Póki co nie udało mu się jeszcze przebić tego kostnego, rogowego pancerza, jakim dysponuje jaszczur, ale zgniótł go i osłabił. On po prostu teraz tak jakby no,
stojąc z boku, tak łapami go jeszcze przytwierdza ten jego łeb do ziemi. No i stara się go gryźć, tym razem bez sukcesu już. Bez sukcesu, czyli jego szczęki jeszcze nie są w tym stanie w momencie przebić tej skrupy. Zobaczymy, co na to jaszczur. Ua. Tym razem jaszczur widzisz, że napiął te swoje worki powietrzne, które umożliwiły mu syczenie, i szczęki Rexa ześliznęły się. Po tym Rex odskoczył, jaszczur powstał. Dajesz, twoja kolej. A to, o kurde, a to jaszczur powstał od razu też, tak? Tak. No to... I zaczyna się wycofywać. Sycząc na was, widzisz, że te worki... Mogę spojrzeć, jak daleko jest ten drugi? Tak za nie widzisz, nie widzisz drugiego. Nie widzę. No, słyszałeś tylko syk. I on jest w prawej stronie. Walka. Znajmy. Rozgrywa się tutaj. O. Tutaj jaszczur. Tutaj ty. Tak? Pies jest tutaj. A z tej strony słyszałeś syki. Syk albo syki, nie jesteś w stanie powiedzieć dokładnie. A ja szybkim ruchem ręki wskazuję Rexowi tam i mówię, bierz go. Mhm. Ostatnio to przeszło, to może zwierzyna załapała, co chodzi. No i sam dobywam łuku. I w tą stronę zerkając, tak mrużąc oczy, staram się... No wiadomo, no teraz łuk i strzała, napinam i w tamtą stronę po prostu. Okej, okay. Poświęcając trzy segmenty, rozważmy to mechanicznie. Komenda wydawana Rexowi jest działaniem bezpłatnym. Ściągnięcie łuku i dobycie cięciwy, przepraszam, dobycie strzały zajmuje ci całą turę. No okej. Okay. Okej, okay? Spoglądasz w tamtą stronę. Jasne. Kątem oka zauważysz, jak jaszczur wycofuje się. Rex rzuca się w jego stronę. Walczysz Rexem teraz. I to też nadal jest problematyczne dla Rexa, tak? Tak, wciąż jeszcze problematyczne. Z tym, że zobaczymy, jak z kondycją Rexa. I widzisz, że pies zaczyna głośno sapać. Ruszając do przodu. Test problematyczny zmienia się na test trudny. Rex jest przeraźliwie zmęczony. Okej. Okay. No dobra, mimo tego zmęczenia widzę, jak psina stara się naprawdę, pędzi w stronę jaszczura i się na niego rzuca z zębami znowu na szyję. Mhm. Za jeden sukces. Widzisz, że jaszczur, cofając się, nie jest w stanie się nawet dobrze obronić. Szczęki Rexa zamykają się ponownie na szyi jaszczura, z tym, że tym razem jaszczur pewnie stoi na wszystkich czterech nogach. Widzisz, że uderza tym ogonem na wszystkie strony, wzbijając kolejne kłęby kurzu. Od pewnego czasu ten wiatr przestał aż tak mocno dąć, więc widoczność jest całkiem niezła. Tym razem Rex wisi u szyi jaszczura. Trzyma go mocno. Zauważasz, że spod kłów Rexa cieknie krew. Działasz dalej. Dobra, ten drugi jaszczur coś pojawił się, zerkam przed siebie? Nie, jeszcze nic się nie dzieje. Okej, okay, no to wycelowanym łukiem. Jak daleko jest ten jaszczur z Rexa? Znaczy w tym momencie jeszcze Rexa tura jest. Rex atakuje. A, to Rex nadal. Tak. No tak. Rex wykorzystał tylko na razie jeden segment i zaatakował z sukcesem. No Rex masz wisi jeszcze. Tam u tej szyi, stara się tam wgryźć w tą jego szyję jeszcze bardziej. Mhm. Z tym, że no niestety już jest zmęczony i to mu się nie bardzo udało. Mhm. Czyli dalej nie jest... Tak, wisi, tak zwane. Wciąż wisi. Okej, zobaczymy, co na to jaszczur. W jaki sposób Rex, ile segmentów wkłada w to, co robi. To jest dla mnie ważne. Aha, bo teraz musisz rzucić. I tutaj podpowiedź, dobrze by było, żeby to były, powiedzmy, znaczy, no bez znaczenia, ale może wykorzystać od razu dwa, że... Może to ja i tak już miałem sukcesy, także no dwoma, niech pan daje. Mhm. Okej, okay, teraz zobaczymy, co na to jaszczur. W tym momencie jest osłabiony, więc musi wyrzucić
8 i mniej, żeby reagować. 4 i 11. I świetnie, ponieważ gdyby był drugi rzut na przykład sukcesem, a ty zdeklarowałbyś, że to jest cios za cios, po prostu kolejne pojedyncze tury, to jeszcze nie dość, żeby się uwolnił, to jeszcze mógłby oddać. W każdym razie Rex wciąż wisi w szyi jaszczura. Stara się zacisnąć zęby wokół jego szyi. Jaszczur próbuje nadymać ponownie worki powietrzne na gardzieli. Widzisz, że jeden się nadyma, a drugi po chwili, kiedy tylko próbuje się nadymać, powietrze ucieka. Pies wciąż jest przyczepiony do jego szyi. Jaszczur jednak mocno wierzgnął się i odskoczył w tył. Zauważasz, że wykonał bardzo długi skok, taki dobry dwumetrowy skok, jak na taką baryłkę na czterech nogach, takie niezgrabne cielsko, jest zadziwiająco zwinny. Pies wciąż jest przyczepiony do szyi, natomiast jaszczur zwiększył odległość między tobą a nim o dobre 2, prawie 3 metry. I widzisz, że ucieka w stronę jednego z zejść z kanionu. Chciałem pytanie, on teraz jest tak i sama tył szyi, tak? Tak. Ja jestem nadal w tył. No to uznajmy, ja już tutaj maluję drogę. No dobra, skoro ja tam tego jeszcze nie widzę. Aha, no bo teraz jeszcze nadal Rex, tak? Czy to już zakończyliśmy, no te trzy? Zakończyliśmy. Jaszczur wykorzystał to, nie przejął co prawda inicjatywę. Napięty łuk. Zerkam w tą lewą stronę, nie widzę, żeby tamten, gdzie to syknięcie słyszałem, cokolwiek się działo. Po prostu celuję tym łukiem w tego jaszczura. No i modlę się w głębi duszy, żeby po prostu nie trafić tylko Rexa, no. I strzelam z łuku do tego jaszczura wielgachnego. Okej. Uznajmy tak. Pierwszy segment to jest naciągnięcie dzięciwy i zmiana kierunku celowania. Okej. Drugi segment to jest strzał. Rzucasz kością, jedną kością K20 i zaraz ci powiem, jaki to będzie. Robin Hood. Cokolwiek nie będę mówił, i tak trafisz. Rzuć teraz kością na lokację. Pięć. I rzucę teraz pechową kością, zobaczymy. Wszystko w porządku. Strzała z cichym sykiem pomknęła w stronę celu. Widzisz, jak z takim paskudnym plaśnięciem wbiła się w przednią łapę, prawą przednią łapę jaszczura. Widzisz chmurę krwi, taką mgiełkę z krwi, która nagle trysnęła gdzieś tam. No, na mojej twarzy się pojawi taki delikatny uśmieszek, zadowolona. No dobrze, to masz. Widzisz, że jaszczur ryknął i syknął po raz kolejny. Przetoczył się na bok, Rex odskoczył i przeturlał się, i jaszczur rusza w stronę rozpadliny. Masz jeszcze jeden segment. Widzisz, że jaszczur wsłania się, idzie coraz wolniej. Nie, no lecę za nim. Biegniesz za nim? Biegnę za nim. Dobrze. A Rex kurde koniecznie musiał tutaj akurat. No dobra. Rex odskoczył, przedalał się. Lecę za nim i wołam Rexa do siebie, o, tak zróbmy. Pies powoli wyplątuje się z krzaku, w który wpadł. Dobiegasz, jaszczur jest ewidentnie słabszy. Widzisz, jak zsuwa się na dół do jaru. Widzisz tylko jego ogon, który wciąż jeszcze gdzieś tam podryguje i po chwili niknie w tej rozpadlinie. Dobra, patrzę tam w lewą stronę, czy ten drugi jaszczur, bo słyszę, widzę coś, cokolwiek. Idealnie, w tym momencie zauważyłeś, jak jaszczur kolejny wychyla się z jamy i patrzy w stronę Rexa. Jednocześnie zmierzając w tę stronę. Widzisz dwie potężne powietrzne komory pod jego gardzielami napełniają się i w tym momencie
Ten syk jest przerażający i wibrujący. Jesteś zaskoczony, spojrzałeś tylko kątem oka. Już wcześniej zauważyłeś, że ten syk, chociażby nie wiem czegoś się spodziewał, powoduje, że zaczynają ci lekko drżeć ręce. Coś jest nie tak, coś charakterystycznego jest w tym syku, że powoduje, że człowiek zaczyna się bać. Rzuć test Brawo. charakteru. Jeżeli masz niezłomność lub morale, Nie mam już tym nie stylu. masz, tak jak mówiliśmy, to rzuć, będzie to poziom dla ciebie trudny charakteru. 8 w dół. Jedną. Trzema. Trzema, normalnie, okej. Okay. Tak. No jajku. Coś Dobra. znowu nie tak, okej. Przerzucę ten, ale to ja nic nie zmieniam, nie wiem czemu tak się dzieje. Ja rozumiem, jakiś błąd. To jest wersja beta, więc może być. Dobra. Trzy, jeden test Pierwszy, zdany. drugi i trzeci. Nie, nie No nie udało ci udało. się. Mimowolnie odskakujesz na bok. Ręce ci drżą, tak że nie jesteś w stanie unieść łuku do strzału. No niestety, aż chciałem w niego naparzać. No dobra. Rex jest jeszcze zdezorientowany. Rex, do mnie, powtarzam, chodź tu. Rzuć test, a mnie rzucaj. Zobaczymy, czy Rex zareaguje. Wpływ na tego psa jest niesamowity. Rex po chwili wierzga nogami, wstaje i czym prędzej rusza w twoją stronę. Widzisz, że wokół pyska ma czerwone ślady krwi. Jaszczur jest zorientowany, zobaczył, że Rex ucieka i rusza w twoją stronę. Masz jeszcze jedną turę na to, aby zaatakować dystansowo, zanim jaszczur dojdzie do ciebie. No dobra, to mogę już tutaj zacząć. Aha, bo tam coś mi zostało. Bo łuk teraz rozumiem, muszę znowu stracić turę, żeby dobyć tego łuku tak naprawdę, tak? Czy ja już go mam w Nie, rękach? nie, nie, masz go w rękach, tylko Czyli po prostu upuściłeś. ten segment na to przytulowanie całe, tak? Znaczy ze strzału, no. W tym momencie jest tak. Jaszczur biegnie do ciebie. Całą turę poświęcisz na to, żeby ponownie naprowadzić go na cel, napiąć i praktycznie wypuścić. Wypuścisz strzałę na początku kolejnej tury. Z tym, że ta strzała dobrze by była celna. Jeżeli nie, to jaszczur ciebie zaatakuje z trzema swoimi segmentami, a ty będziesz miał tylko dwa segmenty na obronę. No, co się dzieje? Widzisz, jak te potężne, baryłkowate, zielonkawo-żółtawe cielsko zbliża się do ciebie. Widzisz groźną paszczę uzbrojoną w ostre, takie kołkowate zęby. Widzisz, słyszysz syk i widzisz, jak ten potwór tak na przemian, uderzając łapami, biegnie w twoją stronę. No bo ja staram się ocenić odległość między nami. No, jest coraz mniejsza. 5 metrów, 4 metry, 3 metry. No praktycznie w momencie, kiedy chcesz już wypuścić strzał, jest to odległość około 3 metrów. No dobra, ja się dłużej nie zastanawiam, tylko walę w niego strzału. No. Dla ciebie jest to test w tym Dla. momencie problematyczny. Na strzelanie z łuku. No wiesz, jak działa umiejętność? Znaczy, bo mam teraz te 9 i mogę dwa sobie skoczyć, tak? Po prostu. Tak. To rzucaj. Nie, nie, nie. A, dobrze. W sumie racja, okej. Okay. Bo to był test poza walką. Niech będzie. No, to tak czy siak, wyszło mi mizernie. Mizernie. Mhm. Wypuściłeś strzałę. Strzała pomknęła prawie w cel. Niestety uderzyła w ziemię między lewą przednią a tylnią łapą. Potwór rzuca się na ciebie. Szykuj się do obrony. Ja przyjmuję taką pozycję obronną i pokrzyczę do Rexa jeszcze, żeby tam, no nie wiem, bierz go. Jeszcze do jednego. Okej. Okay. Jedna psina. Jaszczur atakuje. Decyduje się
chłapnąć solidnie i powalić ciebie za trzy Ja sobie mówię segmenty. co od tego, nie? Tam coś wspominałeś. Ten, tak. Przepraszam, ten, który uciekł, był większy od tego. Ten jest mniejszy. No to dokładnie. Dobra, dobra. Decyduje się za uderzenie głową i powalenie ciebie za jeden sukces. Ty rzucasz dwoma kośćmi. Bo już jeden wykorzystałem, tak sobie? Tak. Jedyneczkę. Więc wykorzystujesz jedyneczkę na to, żeby odskoczyć. No ładnie. Krytyczne, właściwie powodzenie, czyli te szczęście, pozwala ci na przejęcie inicjatywy. O, świetnie. I w tym momencie możesz wykonać jeden rzut kontra jeszcze jeden rzut jaszczura. Ja rzucam. I teraz twoja kolej. Masz szansę na uderzenie. No, to z łukiem go nie będę bił. To łuk po prostu dalej trzymając w ręku, ale mam go przy... tak rękę opuszczoną, no wysokości tam uda. Z łukiem. No i po prostu robię dwa szybkie kroki. I dalej no, staram się znowu kopnąć tego jeszcze na włek, razem tego mniejszego. Udaje ci się. Świetnie. Opisz, jak to robisz. Jaszczur rusza do przodu, próbuje ciebie ugryźć i w tym momencie ty robisz dwa kroki do przodu i... No, dwa kroki do przodu i tak jak dziadek opowiadał, że przed wojną grali w futbol, z tego co dobrze pamiętam, to coś takiego właśnie. Rozbiegłem się, on mi to pokazywał, on mówił o jakichś mistrzostwach, no ale to nieważne, nie wracamy teraz do historii. To po prostu no, kopię go jak futbolówkę, jego głowę. Z takim ładnym wychylem do tyłu. Potężny cios pada na głowę jaszczura. Słyszysz nieprzyjemny chrzęst, tak jakby łamanych kości. Nie wiesz, czy to łamana kość, czy to przypadkiem te płytki pokrywające grzbiet jaszczura, czy stanowiące jego ochronę górną, zgrzytają o siebie. Rzuć teraz kością K20. Jeżeli wyrzucisz więcej niż 10, a nie wyrzuciłeś, świetnie. Znaczy jeszcze nie rzuciłem, dopiero napisałem rzut. A widzę twój rzut. To teraz rzut. Nie, bo jest rzut, szóstka. A, szósteczka, rzeczywiście. Jeżeli wyrzucisz więcej niż 10, to zadasz mu lekkie obrażenia. Jeżeli mniej, no mniej. To dajesz mu obrażenia ciężkie. Ósemeczka. Tak jest. Czyli dostał niezłego kopniaczka w głowę. Potężny kopniak. Słyszysz ten chrzęst niszczonej powłoki, niszczonych płytek. Prawdopodobnie coś uszkodziłeś jaszczurowi. Jaszczur odskakuje i widzisz, że kręci się przez chwilkę w kółko. Po czym zdezorientowany i zygzakiem rusza w stronę swojej jamy. Reksem, jak wcześniej mówiłem, bierz go. On trafia w tym za momencie, nim? Tak jest, Rex rzuca się za nim. Rex atakuje. I teraz tym razem... Dobra, to rzucaj. Okej. Okay. W tym no momencie wykorzystuje jeden segment, aby rzucić się i chwycić za ogon. No, i dokładnie chciałem powiedzieć, że za ogon. Problem w tym, że Rex uparcie trzyma jaszczura w momencie, kiedy ten wchodzi do rozpadliny. Po chwili i jaszczur, i Rex znikają w dole. No ja tam lecę za nimi. Jeśli jestem w stanie, no to też chwytam tego jaszczura za ogon. Jeśli jeszcze jest niespewniejszy tam gdzieś do jakiejś jamy. Zbiegasz do rozpadliny i widzisz, że jest to taki nieregularny kształt. Ty tutaj stoisz w swoim kapeluszu, którego nie masz. Widzisz, że jest łagodne zejście. Może zróbmy to tak, w ten sposób. Tutaj głębiej. I tutaj jeszcze głębiej. Zauważasz, że potwór, ten jaszczur, opadł na ziemię
rozkraczył się zupełnie i tylko od czasu do czasu w konwulsjach porusza tymi odnóżami, które drą ziemię. Rex, przyczepiony do jego ogona, szarpie. Zauważasz, że jaskinia była prawdopodobnie kiedyś, ta wyrwa, była kiedyś prawdopodobnie jakimś takim drobnym zbiorniczkiem wodnym. Na najniższym poziomie widzisz jeszcze resztkę wody. Mętnej, brudnawej wody. Dodatkowo widzisz jakiś humanoidalny kształt leżący w tej wodzie. Widzisz, że jest ponadgryzany. Ewidentnie jest to człowiek. No, przyglądam się, czy podchodzę i przyglądam się, czy tam. A, chwila, bo ten jaszczur jeszcze do oddychania podchodzę i patrzę do jaszczura. Jaszczur jest właściwie powalony i kona. Widzisz tylko, jak te pazury. Ja tylko biorę scyzoryk i dla pewności podtrzymam gardło. Jest trudne, jest to ciężkie, bo jaszczur jeszcze od czasu do czasu wierzga głową. I już ze dwa razy prawie dostałeś tym rogowym kolcem, który ma na... Mówię, wykonaj test zręczności i test budowy. Test zręczności o poziomie łatwym, test budowy o poziomie łatwym. Jeżeli oba testy ci się podadzą... Najpierw zręczność 13. Ojej. Budowa. Okej. Zróbmy tak, ponieważ pierwsze co zrobiłeś, to przycisnąłeś głowę jaszczura. Jesteś silny, więc trzymasz ją twardo. Ten łeb przestaje się wierzgać. Kiedy próbowałeś podciąć mu gardło, ostrze trafiło jednak na te rogowe płytki pokrywające również spód. I w tym momencie... Po prostu, jeśli to mi się nie udało, to łapię w dwie ręce jego łeb i po prostu staram się skręcić mu dalej. Okej, okay, test budowy o poziomie problematycznym. Dwa. Świetnie. No, słyszysz te nieprzyjemne chrumknięcie. Po chwili widzisz, jak te odnóża, te łapy jaszczura sztywnieją. Po chwili wszystko wiotczeje i opuszczasz na ziemię paskudny łeb. Widzisz, że między zębami jest mnóstwo śmierdzących resztek mięsa, jak i również odrobina włókien tego świeżego, któremu rzuciłeś. Rex wciąż jeszcze uparcie szarpie za ogon jaszczura. Rex, zostaw, już chodź tutaj, mamie. Nie go przywołałem. Rex nie reaguje. Rex! Jeszcze raz powtarzam. Dobra, wyjmuję gwizdek i mu gwizdzę. Test opieki nad zwierzętami o poziomie problematycznym. A ja te cztery mogę rozdzielić na różne kości? Tak jest. O, to świetnie. Dodatkowo to... pamiętaj o tym, że jak ja mówię problematyczny, a ty masz cztery, ja to zawsze stosuję tak, że to jest, wiesz, w interesie gracza, aby o tym pamiętał. Więc ty mi mówisz i ty pamiętasz tak, o suwak, tym, no że... to. Tak, suwak. Dobra, no to teraz mam 13 w ogóle, no to świetnie. I czwórka, no to 3 sukcesy. Jaki to sygnał na gwizdku? Jaki sygnał na gwizdku nadajesz? A kurde, a poprzednio jak on dom... Jak to było? Nie, chodzi mi o komendę. Czego oczekujesz od Rexa? No do mnie, żeby przyszedł. Już tak wcześniej zareagował na te dwa gwizdnięcia chyba to były. Tak jest. Przy drodze tam. Wtedy podszedł i teraz robię to po prostu samo. Tym razem zauważyłeś, że pies początkowo nie chciał reagować. Po chwili wypuścił ten ogon. Dla pewności jeszcze kąsnął ze dwa razy. Po czym merdając ogonem przybiegł do ciebie. Okay, szczekując truchło. Ja wyjmuję z plecaka te pozostałe pół kilo mięsa, które jeszcze mi zostało i rzucam Rexowi gdzieś tutaj. Nagrodę po prostu. I go popując i mówię, zjedz sobie piesku, nie wyglądasz najlepiej, trochę przeszedłeś już dzisiaj. No i idę w stronę tego ciała.
Aha, bo jestem tu na dole. No dobra, to powiedzmy, że ja to wszedłem tutaj i mu dałem tu na górze. Żeby w razie czego. I mówię, zostań już tu, wcinaj sobie, klepię go po głowie. Różnica poziomów czy wysokości między poszczególnymi poziomami nie jest zbyt duża. Jest to na około powiedzmy No, chciałem z okazji, że 20-30 cm. jestem tu wyżej, jeszcze się rozglądam, jak to ten drugi jaszczur, bo on w sumie spierniczył po prostu, ranny. Co tam czasem nie widać go póki co. Wychylasz się, nie widzisz, nie słyszysz nic. No dobra, jeszcze raz, tak, zostań tu, poklepałem go i schodzę na dół do tego ciała. Jesteś pewien, że kiedy jaszczur zbliży się do tej kryjówki, Rex odpowiednio zareaguje. Wcześniej tam w sumie się szamotał już tego, no okej, będzie wiedział. Widzisz tą małą sadzawkę. Okazuje się, że ona jest całkiem głęboka, bo ten humanoidalny kształt, ta postać, która leży w wodzie, została już zjedzona do połowy tego nie wiesz. No, ten trup już swoje przeszedł właściwie i zginął dawno temu. Jego skóra wciąż się pozostaje zielonkawa. Ubranie właściwie zostało mocno poszarpane. Całe ciało jest pokąsane solidnie. Także nie widzisz jego twarzy, widzisz tył głowy właściwie, na którym zostało jakieś tam kępki siwawych włosów. Kiedy zbliżasz się, ten smród rozkładającego ciała się nie jest tak intensywny, że musisz się solidnie przemóc, żeby zrobić jeszcze krok dalej. Natomiast widzisz z tej odległości, że trup ma przy sobie jakąś torbę. Ta torba jest poszarpana, pogryziona, ale jednak nie widzisz zawartości. Część tej torby jest zanurzona w wodzie. Dobra, mimo że mam chustkę na twarzy, to jeszcze zasłaniam twarz ręką, tak żeby no, jakoś po prostu przezwyciężyć ten smród. Ponieważ nie masz niezłomności, aby zrobić te kilka kroków, które dzieli cię od ciała, będziesz musiał zdać problematyczny test charakteru. No, zobaczmy, czy jesteś twardy. No, ale spróbuję. Dwa. Udało ci się. Na początku było ciężko, ale z każdym kolejnym krokiem wiedziałeś, że miałeś nadzieję, chociaż że to, co znajdziesz w tej torbie, będzie warte tego poświęcenia. Na 100 mustangów, jaki smród. Zbliżasz się. Co robisz? Ja to w sumie staram się sięgnąć po to dobra. Zauważasz, że ten trup jest dziwny. No, fakt faktem jest niezrozkładający się, a jednak jego anatomia, coś w jego głowie pozostaje nie tak. Ta skóra jest dziwnej barwy, te włosy rosną kępkami. Ale zauważysz gdzieniegdzie jakieś dziwne wypukłości, jakieś takie dziwne zgrubienia. Nie widzisz wciąż twarzy. Sięgasz na torbę. Bez problemu łapiesz za pasek i podciągasz go do siebie. Super, ale to czyli już to torbę mam w rękach, tak? Tak. Okej, ale póki co odkładam ją, tak, jestem w stanie odłożyć tak, żeby nie była w wodzie, tylko tam na powiedzmy brzegu. Już ją wyciągnąłeś, co prawda ucieka tą śmierdzącą wodą, ale możesz ją odłożyć dalej. W razie odkładam ją jeszcze bliżej, przyglądam się temu trupowi, zaciekawiło mnie to jego zgubienia. To jakoś, nie wiem, scyzorykiem tam dziabnąć czy coś, tak sprawdzić w jakiś sposób coś takiego. Kiedy dziobnąłeś go scyzorykiem, głowa opadła na bok, z takim głośnym pluśnięciem, jakby wydostała się z tego błota, które ją trzymała. I w tym momencie rzuć test na charakter. Czy nie odskoczysz i przypadkiem nie wrąbiesz się w wodę? Test trudny. Powtarzam Trzeci, ostatni rzut. jasne. Jeden. Nie masz niezłomności, ani nie masz morale. Nie zdałeś, nie da rady. To, co widzisz, to potwornie zniekształcona twarz.
Bez wątpienia słyszałeś o tym wcześniej, wiesz, że twój ojciec i twój najstarszy brat miał okazję z kimś takim walczyć. Typowy mutek. Wargi, odsłaniające, pożółkłe, ostre zęby, stały mocno ściągnięte, także odsłaniają prawie całe uzębienie dziąsła. Widzisz, że nos jest mały i taki dziwnie nieludzki. Jedno oko, które jeszcze pozostało, ma żółtawą barwę. Mutek jest na pewno martwy. Widzisz, że te łachmany, w których są, jest ubrany, jest na pewno pochodzenia ludzkiego. Musiał gdzieś coś takiego zdobyć. Czy poznaje jakieś części garderoby jego? Znaki znajomych, czy coś takiego? Nie, nic z tych rzeczy. Jest to jakiś swetr w tym momencie. Jest totalnie zabłocony i zabrudzony. Coś, co ten mutek musiał wygrzebać. Coś, co na pewno nie jest dostosowane do obecnej pogody. Jakaś koszula pod spodem. Sama twarz jest przerażająca. Cofając się, wpadłeś jedną nogą do tej śmierdzącej wody. Czujesz, jak ta woda wlewa ci się do buta. Z obrzydzeniem wyciągasz tę nogę z głośnym pluśnięciem. Odskakujesz dalej. Mutek wpatruje się w ciebie wciąż tym jednym, pozostałym żółtawym okiem. Smród nasilił się, jest jeszcze gorszy. Przypatrujesz się mu i po raz pierwszy miałeś okazję zobaczyć tego przysłowiowego odmieńca, o którym opowiadano w salonach, o którym opowiadał twój ojciec i twój dziadek. Co tego robisz? jeszcze nie grali, co to za, co to jest? Sobie myśli. Ale no jeśli już z tej wody to wyszedłem. Co ja z tym mutantem jeszcze mam zrobić? No zaglądam chwilowo do tej torby, co tam w niej się mieści. Co miał przy sobie. Zobacz, że ta brudna woda zdążyła już wypłynąć przez otwór. Coś rozerwało tę torbę prawdopodobnie, kiedy konsumowała mutka. Widzisz, że mutek jest pozbawiony jednej z górnych kończyn. I właściwie jeśli chodzi o kolor miecha, czy krew, czy te rdzawe plamy krwi, to nie różni się od człowieka. Jego krew jest czerwona, była przynajmniej. Przeglądasz torbę i tutaj posłużymy się dodatkiem numer 16, czyli ruiny. Jest tam ciekawy katalog znalezisk. Będziesz miał prawo rzucić 4 razy kostką K20. Okay. Powtarzam trzeci. Okej. Okay. Kurde, jeszcze raz powtarzam. Dobrze. Czyli teraz mi podyktuj proszę. A, jest 17, 7, 7. To po kolei. Pierwszy rzut. 7. 7, okej. Okay. To co znajdujesz? To taki luźny, dziwny kształt, mnóstwo szmat. Coś, co mogło być wcześniej ewentualnie żarciem, a w tym momencie już jest zupełnie nie nadające się do spożycia. Nasiąknęło wodą, wilgocią. Z obrzydzeniem odrzucasz to, grzebiąc w tym plecaku. Wyciągasz podłużny, rurkowaty kształt, zrobiony z plastiku. Widzisz gdzieniegdzie przetarcia. Widzisz, że jest brudny, z jednej strony przypalony. Jest tuba plastikowa. Kiedy otwierasz ją, w środku znajdujesz instrument muzyczny. Nie masz pojęcia, jak się to nazywa, ale jest to instrument muzyczny, bez wątpienia. No przyglądam się mu bardziej, czy coś takiego jest nieznane, słyszałem coś o tym. Ma jakąś dziwną nazwę wyrytą na... Jest to jakoś taki zwykły, szkolny podwójny instrument. Słyszałeś coś o tym, chyba flet, tak to się nazywało. Zupełnie zwykłe, ale wciąż działające, nieuszkodzone. Wszystkie uszkodzenia... Widzę jakiś tam otwór tam z wiftnikiem. Postaram się muchą sprawdzić, czy to działa. Tak, z instrumentu wydobywa się prosty dźwięk. Super. Pies... zaczyna szczekać. Szczeknął raz czy dwa, skierowany w swoją stronę i najwyraźniej zafascynowany nowym dźwiękiem. Widzisz, jak przestał jeść i przechyla łeb na prawą stronę. Tak patrzę na Rexa, tak nic nie mówiąc, spoglądam na niego, mu prosto w oczy
I spróbowałem gwizdnąć podobnie jak na gwizdku dwa razy. Już nic nie dodając. Pies szczeknął raz i przewrócił teraz głową w drugą stronę. To wszystko. Dobra, póki co ten flet, nie wiem, zapas może. Chowam. Drugi rzut. Drugi rzut 17. Okej. Wśród tych wszystkich szmat i resztek pożywienia, przy których grzebiesz, twoja dłoń natrafia na coś twardego w kształcie małej buteleczki. Wyciągasz. Napisy praktycznie są już zamazane. Jednakże po bliższym przypatrywaniu się tym, co jest na etykiecie, okazuje się, że jest to silny środek usypiający. Widzisz, jest tam aluminiowy koreczek i taka gumowa błona. I ewidentnie potrzebujesz do tego strzykawki, żeby coś takiego zaaplikować. No to ostrożnie chowam to do swojej butelki. Oczywiście nie patrzysz na te ważności, bo już dawno temu przeminęło. Natomiast widzisz, że butelka jest pełna. No to super. Jest to malutka buteleczka, dosłownie malutka, taka starcząca ewentualnie na dwa zastrzyki. No to tutaj mówię, delikatnie, żeby nie potłuc, upadł na plecaka. Grzebiesz dalej. No i teraz właśnie 3 i 4, to jest 7 i 7. 7 i 7. Natrafiasz na coś dziwnego. Wyciągasz i widzisz, że jest takie dziwne urządzenie z ostrzami, które pod naporem twojego palca dostosowują się do kształtu. Tak? Słyszałeś coś o tym i rzuć teraz na spryt. Test łatwy. No, udało się spryć. Okej. Przypominasz sobie dawno, dawno temu, kiedy mieliście jeszcze więcej elektryczności niż ostatnio, kiedy był duży zapas paliwa i kiedy mogliście sobie jeszcze do twoich młodzieńczych lat pozwolić na korzystanie z samochodowych akumulatorów, że twój ojciec kiedyś golił się czymś takim. Wow. Jest to elektroniczna golarka. Zafascynowany, że coś takiego znalazłem. Ma nawet kabel i tak dalej. Jest lekko uszkodzona i zabrudzona. Nie wiesz, czy działa, ale na pewno u odpowiedniego kupca A, będzie kabel warto. Kabel jest, tak? Oczywiście. O, świetnie. I trzeci rzut, również 7. I to jest, już sprawdzasz. Na początku jest to pokryte szmatami, więc nie jesteś w stanie zauważyć, co to jest. Staram się rozwijać te szmaty. To, co wyciągasz, to takie podłużne pudełko, z którym chwilę manipulujesz, otwierasz. Okazuje się, że w środku znajdują się okulary. Normalne okulary do czytania, z dwoma soczewkami. Dosyć silne. Okay. Co prawda pudełeczko jest w bardzo opłakanym stanie, o tyle wnętrze, oprócz tego, że jest zawilgotniałe, nadaje się jak najbardziej. No to w sumie wyjmuję te okulary z tego pudełeczka, wyrzucam je tam nawet do tej wody, obojętnie, słychać głos. A te okulary w sumie też chowam do plecaka. Chociaż przy koszuli może mam w sumie taką kieszeń tu na piersi, może tam. Przez chwilę spojrzałeś przez te okulary, soczewki są bardzo silne. No właśnie dlatego raczej jak je będę miał założone, to będę po prostu gorzej widział tak naprawdę. Wiesz, dobrze, że takie drobiazgi w okularkach, okulary. Jasne, jasne. A poza tym, jak znajdziesz kogoś, kto rzeczywiście coś takiego potrzebuje, no popyt na towary zawsze jest duży. Trzeba znaleźć po prostu odpowiedniego kupca. No okej, to przyjrzałem tą torbę, zadowolony. Zerkam jeszcze raz na tego łódka i się zastanawiam, co tu zrobić z tym. W tym momencie coś ci błysnęło.
zauważasz jakiś drobny, delikatny błysk od strony drugiej ściany. Coś jakby odbiło się w wodzie. No zbliżam się i zerkam na to bliżej, to jest blisko. Ten błysk był charakterystyczny, ponieważ w tym momencie wiatr ponownie przestał wiać i zrobiło się bardziej przejrzysto i przez chwilkę słońce, promienie słońca przebiły się przez tą kurzawę i padły akurat między innymi na łódka. No, odzwyczaiłeś się troszkę od tego zapachu. Próbuj po raz kolejny, może uda ci się. Test trudny charakteru. Jeden tylko sukces. Ewidentnie widzisz, co za kiedy. smród, gorzej niż w stanie, nie mogę. Ewidentnie, kiedy próbujesz się zbliżyć, już przemogłeś to obrzydzenie, jednak smród to jest coś, czego już nie da się wytrzymać. Promienie słońca po raz kolejny oświetlają również ten jar. I widzisz ewidentnie, że w tej mętnej wodzie, w tym blasku, odbija się coś takiego stalowego, być może coś srebrnego, coś, co jest zamutkiem. Jak patrzysz z tej strony, to coś jest tutaj, co odbija się w wodzie. I teraz staram się po prostu dotrzeć. Byłem tutaj, tak? No to jak po prostu nie przez wodę, tylko staram się dookoła jakoś się odejść, to może. No tak, problem w tym, że smród naokoło jest zbyt duży. Próbujesz po raz kolejny. No tym razem to był trudny, tak czy siak, jeden. Nie, to był... Dobra, jeden. Jeden. Tym razem to już było coś, czego nie mogłeś wytrzymać. Czujesz, jak twoim ciałem wstrząsają torsje. Opadasz na kolana. Po chwili cała zawartość twojego żołądka ląduje na zewnątrz. Jest bardzo, ale to bardzo nieprzyjemnie. Jednak rzut okiem w tym momencie na to, co znajduje się w boku mutka, widzisz, że jest to nóż. Jest to jakiś nóż z charakterystyczną rękojeścią. Na rękojeści masz symbol skorpiona. A, tak, czułem. Ale czy, ja, czy on jest na wyciągnięcie ręki, czy ja teraz jak już się tam zwymiotowałem i ten, to czy jestem w stanie dobyć tego? Za nic, za nic na świecie. Jedyne, co jesteś w stanie w tym momencie zrobić, to odczołgać się i właściwie drąc palcami ziemię, wspinasz się jak najwyżej. Już w tym momencie znajdujesz się tutaj. Nie ma takiej siły, która zmusiłaby ciebie do tego, abyś zszedł na dół jeszcze raz i poczuł ten smród. No wyciągam jeszcze raz ten gwizdek, ten pierwotny. Gwizdzę dwa razy i po chwili, zaraz po tym jak gwizdnąłem, wołam Rexa. Rex, do mnie! Pies przybiega do ciebie. Jak teraz mu to... Wskazuję mu ten scyzoryk, który mam. Tak macham przed oczami i wskazuję na ten nóż. Mówiąc, przyjedź! Ła, pies robi kilka niepewnych kroków, zjeżdża w dół. Widzisz, że waha się. Po chwili wykonuje kolejne kilka kroków do przodu. Jest naprawdę... Widzisz, że pies, gdyby mógł krzyknąć, to by krzyczał. Nie jest w stanie zbliżyć się jeszcze bardziej. Jego węch jest zbyt czuły i widzisz, że go odrzuca. Prycha, kicha, ale po chwili kuląc uszy i podkulając pod siebie ogon, wraca do ciebie, skomląc cicho. Co za smród? Robi się coraz ciemniej. Ta cała akcja, cała walka sprawiły, że straciłeś poczucie czasu. Słońce schowało się za horyzont. I widzisz, jak od strony zachodu idzie taka potężna fala ciemności. Wkrótce na tych terenach również zapanuje ciemność. Pamiętaj, że za plecami masz jaszczura,
Gdzieś tam jest uwiązany jeszcze koń. Wiesz dobrze, że latanie po nocy na otwartym polu w Teksasie nie jest dobrym pomysłem. Dobra, to ja teraz stoję, nie wiedzę co zrobić i pod nosem tak cicho mówię, tak jakby do Rexa. Mówię, chodźmy stąd przyjacielu, bo już nie mam czym żygać. Ty pies, tak jakby ciebie miał zrozumieć, tak nieśmiało machnął ogonem, potem drugi raz i ochoczo, naprawdę ochoczo odszedł od tego jaru. I widzisz, jak się jeszcze zatrzymuje przy truchle jaszczurki, podnosi nogę i oblewa swoje trofeum. O kurde, ja chciałem jakieś może mięso wydobyć z tej jaszczurki. Bez problemu ci się to uda. Rex, wiesz, że olałeś nasze kolacje? No ale nieważne, jeśli może coś z tym wymyśli. A póki co właśnie podchodzę do jaszczura i staram się stwierdzić, czy w ogóle jestem w stanie. Nie wiem, czy może tej łuskowej skóry trochę, czy mięsa wydobyć z niego. Czy jestem w stanie, czy potrafię w ogóle coś takiego. Bo to jest w sumie ma związek z łowiectwem. Tak jest. A, no to świetnie. To ja z tym scyzorykiem swoim staram się oprawić tego. Ty masz łowiectwo na jeden, tak? Łowiectwo? Tak. Dwójeczkę mam. Dwójeczkę masz, a ja nie mam tego... A, bo ty miałeś kilka umiejętności na dwójeczkę, które wybrałem tylko skradanie, łuki, wypatrywanie. Okej. Okay. Świetnie. Mam dwa, jeden, powiedzmy jeden. Tak. Jest coraz ciemniej, więc masz jedną, jedyną szansę na to, aby zrobić cokolwiek z tym. Test łowiectwa, czyli test percepcji o poziomie trudnym, ponieważ dysponujesz tylko małym scyzorykiem. Okej, okay, to jest 7 i te 2 do dyspozycji. No nic, zupełnie mi się nie dało. Nie. Straciłeś naprawdę mnóstwo czasu, aż udało ci się w ogóle tym scyzorykiem cokolwiek napocząć. Skóra schodzi bardzo, ale to bardzo kiepsko. No niestety nie posiadasz ani odpowiednich umiejętności, ani odpowiednich narzędzi, żeby tą skórę ściągnąć. Wiesz, że nawet dla świętej pamięci pędzącego konia Waltera byłoby to nie lada wyzwanie. Tak więc niestety nic z tego. Okej, okay, machnąłem tylko ręką, spojrzałem na Rexa, mówię, dobra, niech to tu leży. I ruszyłem w stronę, tu na górę najpierw, rozglądając się jeszcze, tam wiadomo, no czy ten jaszczur tam nie szaleje, długi, czy w ogóle go widać, ale jest się ściemniło, więc pewnie dużo nie widział. No ale najpierw się rozejrzę tutaj z góry już. Powiedzmy, jestem tu, gdzie byłem na starcie. Wracasz do konia. Koń, widzisz, że obgryzł już wszystko, co się udało obgryźć wokół miejsca, gdzie by był uwiązany. I w tym momencie, gdzieś bardzo, bardzo daleko, słyszysz charakterystyczne wycie kojotów. No niedobrze. Dobra, to ja tylko podszedłem, poklepałem, powiedziałem, ty Teks, przyjacielu, jak tam? U nas nie było za łatwo. Tak do niego po prostu wiem, że on mi nie odpowie, ale tak rzuciłem. Parsknął cicho, niepewnie, strzygąc uszami w kierunku, skąd gdzieś tam daleko, daleko za horyzontem rozlegały się głosy wycia kojotów. Rex poszedł za mną, rozumiem, do tego konia. Cały czas. Widzisz jednak, że pies... Ja wsiadam na koń. Wsiadam na koń, no i w sumie przypomniałem sobie, że tak naprawdę te jaszczury mnie trochę prowadziły z trasy, bo leciałem do Pirelli. No i myślę, że właśnie ruszę dalej w tamtym kierunku. Bo jestem, jak daleko jestem od ich rancha, nie wiadomo. Nie wiesz dokładnie, ale podejrzewasz, że... W sumie znam trochę okolice, może jestem w stanie to jakoś określić w jakim kierunku na przykład. No myślisz, że nie więcej niż godzinka spokojnie, zwłaszcza, że pies jest już naprawdę zmęczony, więc nie będzie w stanie dotrzymać ci tempa i masz teraz dwie rzeczy do wyboru. Albo ty przyspieszysz i skrócisz podróż do 40 minut, albo idziesz powoli i towarzyszysz psu, ale prawdopodobnie możesz się narazić na jakieś niebezpieczeństwo. Ale nie, jednak ja jestem mój przyjaciel, ja idę z nim. Zwalniam, idę z nim. Powoli ruszacie w stronę rancha Pirelli.
Wykonam teraz rzut kostką. Oczywiście na pewno czasie drugą już zarzuciłem na plecy, prawda? Bo to będzie logiczne. Mam dwóch strzał, także trzech. Dwóch. Nie trafiłem nas, a raz trafiłem Boga, ale on pobiegł za to. Tak, niestety tamtej strzały nie byłeś w stanie odnaleźć w tej ciemności już. No a nie szukałem, także. Także dwie strzały już, mam... już nie, straciłeś. Ja ci tylko je odpiszę. Ok, zostało ci jeszcze 8 strzał w kołczanie. Idziesz powoli. Właściwie czasem wolniej, czasem słabiej, czasem szybciej, zależy od tego, jak pies był w stanie podążać za wami. Rex jest oczywiście zmęczony, ale utrzymuje jakieś solidne tempo. Pozostajesz czujny. Rozglądałeś się. Na szczęście ta prawie godzinna, jak się okazało, podróż minęła ci bez żadnych komplikacji. Po tej godzinie, już nieco zmęczony, zgłodniały, też solidnie dostałeś w kość, to był bardzo intensywny dzień, zauważasz w prawie już kompletnej ciemności zabudowania, no i na szczęście światło. Powoli zbliżasz się do zabudowań, poznajesz znajome okolice, poznajesz charakterystyczne płoty, jak również tabliczkę z niezgrabnym napisem Pirellis. Gdy dojeżdżasz do zabudowań, światła zapalają się. No, zawsze Pirellim tego zazdrościłeś. Nad głównym wejściem mają potężny, wymontowany ze starego samochodu reflektor. Światło przeciwmgielne, które w tym momencie poraziło ciebie. I zauważyłeś, jak z zaułków, gdzieś tam z boku, z innych zabudowań, wychodzą mężczyźni. Niektórzy uzbrojeni w broń palną, niektórzy w widły. I zbliżają się do ciebie. Ja tak puszczam lejce, podnoszę obydwie ręce do góry i krzyczę, że to ja, Robert Palton. Nie strzelajcie. Drzwi. Pokażą, no, skoro... Ponieważ nic nie widzisz, jesteś totalnie oślepiony, widziałeś tylko ruch, zarówno po swojej prawej, jak i po lewej stronie. Panuje kompletna cisza, mężczyźni nie zbliżają się do ciebie, ale słyszysz, że przed tobą, na prosto tuż pod reflektorem, coś skrzypi. Otwierane drzwi, które uderzają o ścianę, wychodzi drobna, siwa kobieta, reflektor gaśnie z ulgą. Poznajesz ten fakt, a kobieta z krzykliwym głosem krzyczy na innych. Opuśćcie broń, głupcy, przecież to jest Robert. Poznajesz panią Amandę Pirelli. Zażywną, drobną kobietę z pasmami na przemian siwych i czarnych włosów. Nieco przygarbioną w takiej jeszcze staromodnej sukience i zabrudzonym wiecznie fartuchu. No, która człapie do ciebie powoli. Widzisz naokoło, że wokół niej zgromadzeni są zarówno pracownicy, jak i dwójka jej synów, którzy teraz uchylają tobie kapelusza. Chciałeś zrobić to samo? Właśnie chciałem to powiedzieć, że chciałem zrobić to samo i sobie w tym momencie przypomniałem, co się stało z moim kapeluszem. I taki zawiedziony, wzruszyłem ramionami, no nie byłem w stanie w tym momencie nic już zrobić. No tak. Pewnie te wiatry go już pogały tam w pole. Daleko. Okej, póki co po prostu tak skłoniłem głowę w stronę babci, bo ona starsza kobieta. W tej stronę mówię uszanowanie. Widzisz, że jeden z tych synów uzbrojony w rurkę podchodzi do ciebie. Uśmiecha się półgębkiem i chwyta za uzdę konia, dzięki czemu możesz bezpiecznie zejść na dół. Teraz zaskakuję z tego konia.
Pies zadowolony lata wokół ludzi, obwąchując ich, widzisz, że macha ogonem. Zresztą miałeś okazję już Pirelli odwiedzać razem z psem, więc on tutaj już bywał. Znają go, nie boją się, że to mu ugryzie. Z zabudowań wyskakują trzy psy, o wiele większe niż twój, potężnej maści, charakterystyczne teksańskie psy bojowe, które z wesołym ujadaniem dopadły do was i właściwie obszczekały cię tylko troszkę, obśliniły i zaraz zaczynają się przekomarzać i bawić z Rexem. No wiesz, przy nich Rex to jest tak naprawdę połowa tych psów. One Czy oni wyglądają bawią się Rexem, niż Rex z nimi? jako młode konie, ale Rex wcale nie ustępuje dzielnością, więc przekomarzają się A tam, to między biją. nimi nie ma jakiejś lipy, żeby tam się gryzło. Oczywiście nie, Rex już miał z nimi do czynienia. Super. To niech się bawią. No, właściwie gdzieś tam poleciały. Amanda patrzy na ciebie i mówi: o, młody człowieku, wyglądasz jakbyś został przerobiony przez stado mutków. Coś się w ogóle stało, zobacz na siebie. Teraz spoglądasz, rzeczywiście lewa nogawka i but są pokryte jakąś taką zielonkawą mazią, szlamem. Jesteś cały zakurzony. Te drobne otarcia, siniaki, gdzieś tam z kącika ust, no nie wiem, masz delikatną kropelkę krwi, nawet nie zauważyłeś. Być może w trakcie walki przygryzłeś sobie wargę. Nie masz kapelusza, jesteś zakurzony, zmarniały. Kobieta z troską bierze cię pod rękę. No właściwie to Ja jest... mówię, że długo by opowiadał, może wejdziemy do środka. Właściwie ona sama. No tak, mówi Robert Palton, ty zawsze byłeś bezpośredni, nie dasz nawet się gospodyni zaprosić. Tutaj się uśmiecha, widzisz, że krócej niż zwykle. Ale ja w sumie wiem, że ta gościnna poczynanka jest taka typowa teksańska, także Tak. okej. Ten chłopak, który pomógł ci zsiąść z konia i trzymał twojego wierzchowca, powiedział, że idzie wraz z dwoma parobkami sprawdzić okolice. Jeden z parobków, uzbrojony w nabijaną żelazem, taki kij, drąg, jakąś taką pałkę, prowadzi konia. Zaraz potem idzie drugi i trzeci. Widzisz, że konie są wyszkolone i posłuszne, nie trzeba ich prowadzić za uzdę, idą za przewodnikiem. I po chwili trzej jeźdźcy oddalają się, żeby objechać swoje włości. Kobieta zaprowadza cię do Już wnętrza. odjechali. Tak. Aha. No. Odjeżdżaj. Chciałem postarać się ostrzec, że tam, żeby uważali na siebie, słyszałem jakieś kojoty, jakieś jaszczury mnie po drodze dopadły. Wspominasz o tym starszej pani, o niej Amandzie. Ona spokojnie gładzi cię po ręce i mówi: no spokojnie, Johnny to dobry chłopak i wie jak się zatroszczyć wszystko. Zauważasz, że przychodząc i wchodząc już do salonu, zauważasz, że nad wejściem są ślady spalenizny. Taka wielka, ciemna, zwęglona plama. Pytam się Amandy, co tu się stało, pani Pirelli. I to wskazuje na to miejsce. A tu długa historia, kobieta nalewa ci czegoś z czajniczka. Czujesz, że to jest aromatyczna kawa zbożowa. Coś, czego naprawdę potrzebowałeś w tym momencie. Przybliżam to do nosa, tak łapię ten aromat i tak super. Podchodzi do Gara. Widzisz, że z pieca wyciąga, tam jest taka specjalny schowek, żeby te placki, takie podpłomyki wciąż pozostawały ciepłe. Wyciąga kilka, plus grzebie coś w garze i nakłada na każdy z tych podpłomyków troszkę mięsa z sosem. Widzisz tam jeszcze w tym sosie krupy, jakieś tam drobne warzywa i to podaje tobie na talerzu. Talerz jest poszczerbiony, no ale widać, że jest to jakaś jeszcze przedwojenna, perfekcyjna robota. Widzisz jakieś tam obrazki dziwne. Najdroższa zastawa, jaką zawsze pani Amanda zachowuje dla gości. Na początku westchnęła i tak milcząco również piła z tobą kawę, czym zaczęła opowiadać.
W myśl odpowiedzi, odpowiedzi pani Amandy o tym, jak opowiadała, ci bandyci, którzy mieli okazję zaatakować twoje rancho, ona już o tym wie, jeden z kurierów, który przybył w tamtą stronę, wszystkim doniósł. Tutaj oczywiście zrobiła współczującą minę. Chciała w ten sposób wyrazić, jak bardzo jej przykro, że coś takiego was dotknęło. Tyle tragedii, mówiła, tyle tragedii naraz, takich młodych ludzi. Tamci zaatakowali właściwie po tym, jak słońce zaczęło schodzić na horyzont. Rozumiesz, że na pewno po południu. Na początku usłyszała przeciągły gwizd i jakiś materiał wybuchowy czy coś uderzyło tuż za ranczem. Tutaj przerywasz jedzenie i kobieta prowadzi ciebie dalej i widzisz rzeczywiście za ranczem, tam gdzie było takie drobne pole z pomidorami, w tym miejscu widzisz pochodnie, światła i dwóch paroków, którzy zagrzebują potężny lej po wybuchu. Potem jeden z naszych parowków, tutaj dalej opowiada, zauważył jeźdźców, którzy w pełnym galopie zbliżają się w stronę naszego rancza. Oczywiście przygotowałam wszystko, co tylko mogłam. Mieliśmy tutaj dużo ludzi. Tutaj widziałeś, pamiętasz, jak mijałeś to rancho, to widziałeś te żaluzje, te takie, jakby to nazwać, rolety, nie rolety. Co jest na oknach? Okiennice. Okiennice, właśnie tego samo mi brakowało. To są solidne okiennice, które można zamknąć od wewnątrz, a które skutecznie chroniły przed pociskami. Widziałeś, że na górze, na dachach są otwory strzelnicze, przez które można, takie klapki podnoszone, przez które można było strzelać. Tak więc walka nie trwała zbyt długo. Ci bandyci, ewidentnie Meksowie, krzycząc coś po hiszpańsku, zdołali jedynie dostać się do stajni, porwali jednego konia i zostali szybko przegonieni celnym strzałem. Kobiecie udało się, z tego co twierdzi, to zastrzelić jednego z bandytów. Pamiętasz, jak Amanda, ta stara kobieta, strzelała i wychodzi jej to naprawdę nieźle. Więc podejrzewasz, że nawet jej udało się zabić jednego z Meksów. Drugi, który tam gdzieś jechał, podobno rzucił butelką z benzyną. Na szczęście szybko zostali wyparci i przegonieni, więc parobkowie ugasili ogień, zanim ten zaczął cokolwiek trawić. Opowiada o tym zdarzeniu, właściwie o tych wszystkim. Mówi, że trwało to nie więcej niż może 40 minut. Mały Johnny ruszył potem w pogoń razem z innymi i przywiózł ze sobą pewną niespodziankę. Otóż jeden z Meksów, którzy brali udział w napaści, został ranny, a potem porzucony przez swoich towarzyszy. I oni tego Meksa przywieźli ze sobą. Właściwie to cała historia. Kobieta w rozległych słowach, wtrącając swoje drobne opowieści, zapewnia, że jest jej bardzo przykro w stosunku do tego, co stało się z twoim ranczem, właśnie opowiada o całym zdarzeniu. No właśnie, jeszcze nie dopytuję tylko, czy ten Max, którego przyjdzie, on żyje i gdzie go mają, jeśli tak. No tak, to w piwnicy go trzymają, według słów kobiety. Czy mogę go zobaczyć, panie Mando? No tutaj widzisz, jest jej, jakby to powiedzieć, może lekko wstyd, nawet na tej takiej siwej czuprynie i tej takiej bardzo bladej cerze wykwita taki drobny rumieniec. Mówi, no ja prosiłam, żeby chłopaki obchodzili się z nim delikatnie, w końcu to człowiek, ale troszkę się wkurzyli, no w końcu jeden z parobków stracił pół ręki.
No szkoda, szkoda. Być może będzie w stanie mówił, bo trochę moi synowie go. No wiesz, jak to jest. Jak adrenalina i to wszystko. To mówiąc, prowadzi ciebie w kierunku zejścia do piwnicy. Przy drzwiach do piwnicy, tam w piwnicy Amanda trzyma pokaźne ilości rumu i wszystkie swoje zapasy. Jest tam bardzo chłodno. Miałeś okazję kiedyś zejść, kiedy wymienialiście się towarami z rodziną Pirelli. Schodzisz ciemnymi schodami. Przy wejściu stał najmłodszy syn Pirelli. Chłopak, którego bardzo dobrze poznałeś i przypominasz sobie, jak on się nazywa. Pamiętasz? Frank? Znaczy nie, jakiś włosko bardziej może. No, normalnie nazywa się Francesco. O, Natomiast czesko, czesko. wszyscy na niego mówią Franki, oczywiście. Frank. No, on wygląda tak jak każdy Pirelli. Jest przesadzisty, ciemnowłosy. Z tym, że ten rzeczywiście szczerze miło się do ciebie uśmiecha. Oczywiście też po raz kolejny. Teksańczycy nawet nie ściągają kapeluszy, kiedy są w domu, więc uchyla ci rąbka. Wita się w ten charakterystyczny teksański sposób. Też tak Widzisz. przetaknąłem już bez kapelusza. No. Tak z zdziwieniem patrzy się na to, że nie masz kapelusza. Takie pytająco chciały ci zadać już to pytanie. Co się z tym stało? Gdzie się podział twój kapelusz? Ale pod ostrym spojrzeniem swojej matki raczej zamilkł. Po prostu rzuca takie zdawkowe, no, porozumiewawcze do Ja ciebie tak trochę słowa. zawstydzony, tak popuściłem drogę. No, w każdym razie, kiedy przychodziłeś, to przyjaźnie poklepał cię po głowie i po ramieniu i wiesz, mówi w razie czego, tutaj pokazuje na rewolwer, który ma w holsterze. W razie czego to krzyknij, tylko gdyby tamten rozrabiał, to zrobimy z nim porządek. Widzisz, że jest ewidentnie na straży i pilnuje tutaj. A ten Meks gdzieś tam na ziemi leży, tak? Schodzicie do piwnicy i widzisz, że wśród pustych beczek jest część piwnicy, która jest przeznaczona na puste beczki i skrzynie. Jest tam taki pal podtrzymujący strop, jeden z wielu tutaj. Max jest usadowiony na krześle. To krzesło jest przywiązane do tego pala, także Max, balansując ciałem, nie mógł się uwolnić. Widzisz, że facet jest zmasakrowany dosyć mocno. Ta krew na jego twarzy już zaschła. Widać też, że ktoś tą krew nie próbował obmyć. Założono mu nawet kilka opatrunków. Zauważyłeś obok butelkę z wodą i jakąś miskę i łyżkę. Najwyraźniej ktoś go też nakarmił i napoił. A czy Amanda tam jest teraz przy mnie? Czy została tam na górze? Nie, ona schodzi z tobą, akurat A. trzyma przed sobą taką dużą, ciężką lampę olejową. Zawsze dziwiłeś się, jak ta drobna kobieta walczy jak diabeł i jest jeszcze paskudnie silna, bo lampa waży swoje. A ta jakby bez problemu, jakby trzymając piórko, niesie ją przed sobą i człapie. Bo ja tak się na nią spojrzałem i wycedziłem przez zęby, pani wybaczy. Ona tak się spojrzała, tylko nie wiedziała do końca, o co mi chodzi, ale chwilę później podszedłem tego Maxa i mu profilaktycznie po prostu dałem w mordę. Tak raz, po prostu. I w tym momencie czujesz Jestem zły na niego, potworne. wiesz, no wiesz, o co chodzi. Po prostu no, W tym pierwsze co momencie. robię, jak widzę tego Maxa, to mu walę w ryj. Jasne, w tym momencie czujesz potworny ból na prawe ucho. Żelazny uścisk kobiety złapał cię za ucho, tak? Przyciągnęła do siebie i widzisz jej zimne, stalowe oczy. Po prostu nie jesteś w stanie nic zrobić. Dawno nie czułeś takiego bólu. Możesz Ja próbować mówię, rzucić. proszę pani, ale naprawdę, co oni zrobili? I tak spróbuję jakoś się tłumaczyć za to, co zrobiłem. No, Widać, że mam do niej respekt i się trochę je boję na starcie tam. jeszcze bardziej się nasila. Kobieta zniżyła twoją głowę jeszcze nieco. Mówi, młody człowieku, nie po to przyprowadzałem cię. I słyszysz, jak zaczyna mrozić, prawić takie kazanie typowe. Po prostu w pewnym momencie puszcza twoje ucho i patrzcie w głowę. Po prostu aż rzuciło do początku.
Ja mu Jeszcze raz. przepraszam, ale to musiałem to zrobić dla pędzącego konia. No tak, rozumiem, rozumiem, tak mam mroczę, mówię, ale grozi ci tym kościstym pluchem. Jeszcze raz, a wylecisz stąd na kopach. Dobrze, dobrze, tak pochylił głowę. No. No i I podchodzę do tego właśnie. Maxa. Tak. Już tak patrzę na niego groźnie, jakbym chciał mu znowu wycelić, ale tak zerkam przez ramię na to babcię, no i nie mogę. Widzisz, że obok leży sfatygowany kapelusz tego Maxa, jest poplamiony krwią, zdeptany mocno. Takie charakterystyczne, wiesz, szerokie rondo akurat mają. Tak. Max jest w płóciennych spodniach, w wysokich, skórzanych butach. Kiedyś były to prawdopodobnie jakieś takie, nie wiem, rekwizyt teatralny, są zbyt staromodne, ale na pewno bardzo wygodne. I koszuli, zwykłej, nawet eleganckiej kiedyś koszuli, w tym momencie już bardzo wygiętej, wymiętej i przede wszystkim poplamionej krwią. Max patrzy się na ciebie i widzisz właściwie strach w jego oczach. Podszedłem do tego krzesła, na którym siedzi i tak prawą nogę położyłem centralnie jego kolan, tak opierając o krzesło, no po prostu no, mając jego genitalia na łóżce, że tak powiem, nożny. I się pytam w ogóle, skąd jesteście, gdzie jest reszta, no, taki zły. Mężczyzna patrzy na ciebie strachliwie, po czym zaczyna mówić. Problem w tym, że wymawia te słowa po hiszpańsku. Z dziwnym akcentem. Znasz może kilka, może kilkanaście słów po hiszpańsku. Nic ty nie jesteś w stanie zrozumieć, co on do ciebie mówi. Kobieta podchodzi, bierze butelkę i przytyka do ust Meksykańca. On łapczywie pije, po czym mówi: to może ja przyprowadzę Frankiego. On tam po hiszpańsku mówi, tak to się za cholerę z nim nie dogadasz. Ja w międzyczasie wyrywam tą butelkę i mówię, jak coś powie, to się napije. I trzymam tą butelkę. Tak wyrywam mu, bo on nie napił się za bardzo, no, po prostu. No nie, niezbyt, tak. Kobieta poczołpała na górę, po chwili wraca z Frankiem. Franki mówi coś do niego po hiszpańsku. Tamten szybko, skwapliwie kiwa głową. Franki mówi, czego chcesz wiedzieć od niego? My już właściwie go przesłuchaliśmy, wiemy wszystko. Dobra, no skąd są? Ta grupka. Dokąd się udali? Kto im przewodzi? I czego tu chcą w ogóle? Tak na początek. Z tego, co udało mi się wyciągnąć, Franki na wszelki wypadek jeszcze powtarza te pytania po hiszpańsku. Mężczyzna odpowiada bardzo szybko. Ten Max, jak ja gadałem do Francesca, to czy on wydało się porozumieć? Czy on to total Meksykan był? W sensie, kto? Jak znowu ja mówiłem do Frankiego, powiedzmy teraz po angielsku, prawda? Że starałem, no to chcę wiedzieć. I czy ten tak. Max to rozumie po prostu? Nie, absolutnie nie, tylko wodzi po was spojrzeniem i dopiero kiedy wycierają do niego słowa po hiszpańsku, to zaczyna rozumieć i szybko, bardzo szybko, skwapliwie i w pełni współpracując odpowiada. Według Frankiego i tego, co udało mu się wydobyć wcześniej nawet z niego, a teraz uzyskał potwierdzenie, ten tutaj gościu jest zwykłym farmerem, który, jak sam twierdzi, został zmuszony do tego, aby przybyć tu na te tereny i kraść bydło, konie, a przede wszystkim zdobywać wszystko, co jest cenne, co się da. Pochodzi, mówił, że za wielkiego handlowego miasta. I podejrzewasz, jesteście prawie pewni, że chodzi mu o Albuquerque, bo wiesz, że Albuquerque jest takie charakterystyczne. To jest właściwie już miasto, które nie jest ani, nie należy ani do Teksasu, ani do hegemonii. I to jest takie mnóstwo ruin,
jakieś drobne placówki handlowe. To jest taki teren neutralny, gdzie czasami wymieniało się jeńców, gdzie czasami wymieniało się jakieś zdobycze, kiedy Maxowi na przykład ukradli coś wyjątkowo cennego, właśnie w Albuquerque, można było tam to odzyskać.